Także zaczniemy już na giwanko. Assassin's Creed Origins. Powracamy do naszego znanego i kochanego przez wszystkich Assassinotonu. Muzyka fajna, przyznaję. W sumie Assassiny zawsze miały świetną muzykę. Graj w rozszerzenie już teraz. Maybe another time. Graj, nowa gra. Nie no, ale co Oero? Stwierdzam wszem i wobec, że... Dobra, jakie to mamy poziom ten? Niski. Chcę przeżyć przygodę, ale bez stresu. Potraktujcie mnie ulgowo. Poziom może wzmocnić... Oczekuję zrównoważonej rozgrywki i to w domyślny poziom trudności gry. Prawdopodobnie ten biorę. Nie boję się pokaśniać, co was stać. Czy kiedykolwiek wcześniej były poziomy trudności w Assassinie? Normalny. Normalny zawsze. FPS-y mogą być najwyższe, ale nie to. Dobra, też klawiatury mechaniczne się opłacają, to tak. To fakt, to akurat się zgodzę. Ale mnie nie stać. Dobra. To tu mamy. Ubisoft przedstawia. A przyznaję, że Ubisoft potrafi dobre gry robić. Co by o nich nie mówić. Oaza w siwie. Black Ops 2. No jak na razie, jak gram ten minutę 25, to całkiem dobry tytuł. To są związki heteroseksualne, no nie są dopuszczalne. Ha, 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 ha. Trzymają się faktów historycznych. Niebywałe. A mi się już nie podoba soundtrack. Nie, czy ja wiem? Dobrze się zapowiada soundtrack. Ptolemeusz. Rok później, piramida łamana. Uwała. To co się dzieje? We will find you in your sleep! Sleep. I never sleep. I just wait in the shadows and I will kill you all! Everyone who sniffed the air that day in Siwa! Co tu się dzieje? Co to jest Medjay? Teraz rok wcześniej. Hipotus. Nie mówcie, że będę teraz z tym walczył. Jestem gotowy. I am the Magi of Siwa.
Alala. O panie, co on zrobił? Oj tam, mój, doczepiasz się. Chyba czemu się czepiasz? Ej, ciężko się tu robi uniki. To jest zupełnie inny styl walki niż w poprzednich częściach. Chciałem go przeszukać, a nie nieść. Chyba sobie pada podłączę. Impuls. To nie jest zwykła orła. Ale ciekawe. Będzie do końca jeszcze rozumiem fabuły. Da, pochodnie. Miecz, pochodnia, dobra. Alt. Naprawdę alt nie może być spacja? Muszę pada podłączyć. Nie no kurde, bez jaj. Sterowanie jest ciężkie. Kiedyś dobre było sterowanie, ale przyznaję, że teraz jest no nieprzyjemne. Padzik, padzik, potrzebuję kabla. Czy ty wiesz, ile taka płyta waży? Jezus, Wojo, przestań się czepiać. Ty się... To jest gra, chłopie, to jest gra. Chłopie, przestań się czepiać. Szanuję Ubisoft. Naprawdę szanuję Ubisoft. Spajcie na PC-cie dla kontrolera od PS-a czwórki. Naprawdę. Co by o nich nie mówić? Nie ma co narzekać. O panie.
No. I to już jest normalne sterowanie. Choć wydaje mi się, że to jest takie troszkę regres, jeśli chodzi o parkour. A tak być nie powinno. Pięć monetków. Forgive me, Great Amun. I have need of this. Troszkę to jest zmysł Wiedźmina. Znaczy, no widzę, że no. Jak kraść, to najlepszych. Do czego tym razem siłę przywalisz? O, coś linkowałeś? Moderatorzy śpią, co? Ja bym ich nie szanował. Ile pieniędzy, ale dobra, nie idę tam. Nie no, to naprawdę jest regres, jeśli chodzi o parkour. Hehe, historia w internecie. Wybacz, panie posąg. Soldiers. Of course. No, tak jest blokada, tak jest atak. O, tak jest silny atak. Tak jest szturm. Jak trafi do szpitala, to jego kot dostał czek z donatami i ubrankami, bo jest ten... Co? A do czego się unika? To nie jest asasyn. Nie o takiego asasyna walczyłem. It's been nearly a year, my friend. It's good to get out and fight. I'm out of practice.
You see what everyone differs to the soldiers and the same death, or worse. I've killed one of the masked ones. The Heron. Four more. Come. It has been a long road. You need rest? No. No rest. Not until all the masked ones' guts lie baking in the... No gościu z kotkiem, co z tego? To jest w ogóle najlepszy syn po bladym chudzie. O! Mówisz. No jak na razie to się nie czuje jakoś. Super. Jest płotka. How have you been holding up since I left? Ah, it has been difficult, Bayek. Without you, the villagers look to me to keep order. O, auto aim. Biorąc najlepsze z Revelation. A garrison in Siwa. Ptolemy wants the entire region kept under heel. I do my best to keep the villagers out of trouble. I could use your help. I'll do what I can. But do not forget, I have my own justice to pursue. Przekonasz się potem. Wiesz, że sen był najlepszy? Na pewno był najbardziej klimatyczny. I najbardziej nostalgiczny jest. What happened here? The garrison soldiers are brutal. They suspect the villagers lying to them, they burn his neighborhood. And worse. Zupełnie nie rozumiem fabuły. Historii. Welcome home, Bayek. Siwa has missed you. Siwa. Dobra. Children, you owe your very life to his highness. You move like a tortoise. The villagers are drained of life. No one in the Wyhards could make a move without being questioned, threatened, taxed or beaten. No gra jest ładna, to przyznaję, jest bardzo ładna. We all have learned to obey and keep our heads down. You see how it is. Let's not attract attention. Hey, are you going to go to your house? Nothing there for me. Tell me about the ibis. W sumie, skoro robimy już takie topki, powiedzmy, na zdobywcach premium, to może by zrobić kiedyś jakąś topkę najlepszych asasynów? Egipt. Fajny domek. Mieszkają w lepiance. Bo bez guścia robią takie listy. No może dla ciebie, my nawet... Dzięki! Dzięki, Wero! Rest, my friend. It has been a difficult day. I have no interest in rest. I must prepare for this man. Hepzibah! Hepzibah! Once again, the soldiers!
Tak, ja jestem Bajek. Marabia! I have a worried about you. You know me, eh? You should be worried. Look at you. Cuts? Contusions? I'm fine. Sit. 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 I'll take care of it. You haven't changed. And I've always patched you two up. Made excuses to your parents. Times have changed. But you, I can count on. Nie już robi takie listy? No. Slumbering Osiris. I thought you would never wake up. Rabia patched me up and I just... I let you sleep. You need to be alert to tangle with Medjunumun. In fact, my friend... A new bow. See if you like it. Best bow to hit is right in the head. Try again. Akurat celowanie jest naprawdę super. Strzelanie z łuku jest spoko. Help Zephyr. And no one gets out of the house alive. Hepzibah! We're just here to talk. Nomark Rujek's been killed. Your friend, the Magi, may have been involved. Come out, if you wish to clear his name. Prepare an ambush. Nick! They will find my letters and burn down my place. I'll be executed. Don't worry. I will take care of this. Watch out! Wykrył cię. Podejdź bliżej, znacznie przykrócę. What's that? Who's there? Bo tak się przykuca. He is getting too close. Dobra, spokojnie. Poza tym, co ma najlepszy klimat? No, akurat z tym się zgodzę, ma najlepszy klimat. I tyle. Zabij żołnierzy, no ja ich tylko obiłem. Zabić na pewno nie zabiłem. Duties of Siwa. Co to jest Magi?
Za co on podpowiada? All the problems of Stewa are here. I tried to help everyone, but it is more than I can do. Przyjmijmy tego, że AC1 to nie miał być Assassin's Creed, tylko Prince of Persia Assassins. To akurat jest prawda, czytałem o tym. To ma być spin-off Assassina. Tfu, księcia wersji. Fragmentem Edenu go bije. Soldiers. I do not care. You'll be killed. You need to get tougher if you want to murder that spindly shit. For sure, you'll need better armor. I can make that myself. Weapons are more difficult. The soldiers took everything in the village. I will talk to the blacksmith. Yes, Benipe can certainly make something for you. Or Senu can help you find what you need. Senu? Senu is alive. Look who is coming. Senu, old girl. In fine form. Rabia has nursed him. Senu to jest ptaszek. People are desperate for your help, Bayek. They'll help you if you help them. I understand. Ptaszek. Daj buzi. Jaki ptak. O, dał buzi. O. Chyba najbardziej wzruszająca gra moment w jakiejkolwiek grze ever. O yeah. Dostałem level. Oszywa wyjocznie. A, opcje. Dobra. A to za chwilkę. Zacznijmy od tego, że AC1 to nie tak. Medjay to jest taki szeryf starożytnego Egiptu. O! I to mi już wszystko tłumaczy. Eksplorzyńca. Obejrzę to akurat po strumyczku. Jak takich kompilacji nie oglądam, to akurat z tego obejrzę. I szucaj temu Mańkowi, który grasz. Mańkowi. Cele. Ale muzyka naprawdę jest fajna. A, czyli tu mam jakieś typy. Debciel. Którzy się charakteryzują jakimiś zwierzątkami. Tu były czapla. Jeszcze węża, sępa i bajana mamy do załatwienia. I na samym końcu Ibiza, czyli jakiś tam szefa. No dobra. Teraz mi się zaczyna już przypominać Mydlu Elf. Śródziemie. Trzeba zaatakować World Chiefów. Mapa. Dobra, czyli to jest cała ta siwa. O kurde, a tu... O panie, to jest duże. Ej, jestem zaskoczony. Black Desert, ha? Ale dzisiaj chyba faktycznie zagramy sobie w Black Deserta. Libła, Kataria, Imme, Giza. O, do Gizy muszę iść. Giza to jest obowiązkowe miejsce, które będę chciał zwiedzić. Aleksander, to mam jeszcze kij, ale Gizę muszę zobaczyć. Black Desert, White Desert, jest White Desert? No jest faktycznie White Desert. No co, mapę lepiej, no właśnie widzę, ja cięż panie. Ale to jest olbrzymie. Znaczy nie wiem, jak to realnie wygląda. W sumie sama minimapka wygląda świetnie. A tu jeszcze takie duże. No jednak co, Ubisoft to Ubisoft. Znaczniki. Czyli okej, okay, no, żeby tu przejść potrzebuję 2 km przejść. A żeby do Gizy dojść, a tylko tam 7 km, co to jest? A tyle powiem,
że World Jocksy 2, jak ja, mam z jednego krańca na drugi krańc mapy, to było około 4-5 tysięcy metrów, przejeżdżałem po tym całym San Francisco. A jak tutaj, już od tego momentu jest 2000 metrów, no to panie, ta mapa jest zbyt olbrzymia. Wiesz, mapa w World Jocksie 2 to jest to i nie wiem, te dwa jakieś kwadreciki. To jest cała mapa w World Jocksach. To jest największa mapa w serii i to już widzę. Nie ma jaźni wszędzie. Teraz miały... Znaczy, teraz to swoją drogą, nie ma co porównać tych tytułów. Znaczy mi od tego. Zadania. Ulepszy wyposażenie. Berger musi polować na zwierzęta, aby zdobyć lepsze wyposażenie. Far Cry się kłania. Berger musi zabić... Musi, dlaczego musi? A nie może tego, nie wiem, inaczej sformułować, na przykład fałszywy wyraz, nie, zabójstwo, nie, dobra. Można to jakoś inaczej na pewno sformułować, niż co musimy zrobić. Fałszywa wyroczna, której zmiany tablowe. Tu mamy główne, poboczne, wydarzenia i ukończone. Muzyka jest świetna. Wyposażenie. Broń dystansowe. Odzienie. Mogę sobie pozmieniać. Hashtag Season Pass. Mogę sobie pozmieniać te. Kuń! Siekacz. Ha. Wytwarzanie. Broń biała. Napiśniki, napiśniki, spoko. No, tak to jest, jak się kupuje. Poranne słońce. Być. Zdolności. A czy tu jeszcze drzewko z umiejętności? No tak. Czym byłaby gra Ubisoftu bez drzewka umiejętności? No tak szczerze mówiąc, to pograłby w nową Zeldę. A wiesz, że z każdym, powiedzmy, z każdą taką zmianką o Zeldzie, to ja też mam ochotę zagrać. Ale i tak nie kupuję Switcha, dopóki nie wyjdą Pokémony. Bo później się okaże, że nic nie ma na Switchu, co by mnie interesowało. Są dobre tytuły, ale nie ma nic, co by mnie zainteresowało. Pokémony to jest pewniak. Jak będziesz biegł od jednego rogu mapy do drugiego z buta, to będziesz 3 godziny, by the way. Taki real time. Matko boska, to jest faktycznie jedna z największych map ever. Dobra, i tu mamy takie drzewka. Myśliwy, wojownik, wróż. Przełamanie. Gdy pasek adrenaliny jest pełen, naciśnij L2. No, fajna umiejętność. Atak z powietrza. To jest coś, co trzeba się jak najszybciej nauczyć. Ciekawe, czy już w Origins będą gdzie jakiś pierwszy prototyp ukrytego oszcza. Na pewno powinien być, ale w końcu wiadomo, no, Origins ma opowiadać o początku Bractwa. Co mnie trochę śmieszy, bo podobno już od powstania ludzkości, czyż uwolnienia się spod jarzma pierwszej cywilizacji, była walka między stronnictwem asasynów i templariuszy, nie pod takimi nazwami, jak teraz są, że pod jakimiś innymi. Także no, trochę nie dziwi to, dlaczego mówimy tutaj, że teraz powstało Bractwo Asasynów, jak Asasyni istnieli już wcześniej. Tylko, że pod inną nazwą. Nie, może zostanie to jakoś wytłumaczone. Pasywne. Twoje zdrowie regeneruje się podczas walki. To spoko. Te zdolności. Ładowanie silnego ataku. Trzymaj, aby naładować swój silny atak. Ładujesz go. Potężne przełamanie. Pojowanie. A to powinno być podstawą. Adrenalina, pewnie zwiększenie paska, szarża starczą, adrenalina, zabij ograb. W dużej kombinacji, atak pchnięciem, misz wojowników. Trochę już useless, miłośnik broni, możesz władać drugą bronią. A. W ten sposób. Raczej będę na cicho próbował przejść grę.
Co tam, Wojle, podesłałeś? O ile oznaczenie, dobra, możemy Senu zużywać jako drona. Zabójstwo wrogo daje dodatkowe. Złupienie po zabójstwie, seria skrytych zabójstw, o. A to jest tylko dodatek do punktu doświadczenia. Odzyskiwanie szczęścia, aha. To jest spoko umiejętność. Miłośnik łuku, drugi łuk. Atakujący orzełek, wzmocniony łuk, łuk, łuk. Kurde, jeśli to gra będzie skupiona głównie na walce wręcz, to dajcie spokój. Asystent to zawsze było skradanie się. Ewentualnie takie finezyjne wykańczanie. O, to będzie bardzo potrzebne. To będzie oj bardzo potrzebne. Bomba ogniowa. Fajne. Punkty oświadczenia, sprzedawca. Właściciel rydwanu. Te strzałki na pewno się przyda. Usypiające. Oswajanie zwierząt. Myślę, że też. Pieroman jak najbardziej. Zasłona. O, zasłona dymna. To jest pewniaczek też. Dobra. Regeneracja. Świt i zmierz. Chyba odzyskiwanie, albo odzyskiwanie, czy nie, punkty doświadczenia sobie wezmę. Nie, punkty doświadczenia się przydadzą. Ale przynajmniej tyle dobrze, że umiejętności nie są, powiedzmy, ograniczone od levelu i mogę je w każdej chwili zdobyć wszystkie. To sobie wezmę. A, dwa potrzebuję. Strzałki usypiające. Tak. Dobra. Myślę, że dobry początek. I ekwipunek. Symbol Medjaya. No dobra. Jeszcze o postać. Swoją drogą. Mapa. Legenda. Tutaj nic mi nie daje. Menu. Nie ma bestiariusza. Czyż glosariusza. Szkoda. Dobra, miałem zadanie. Ulepszenie. Tyk. No dobra. Bandyci przejęli kontrolę nad ważnymi źródłami Bogusza. Dobra, zjazd. Mapka. Najpierw zrobię sobie faktycznie to ulepszenie wyposażenia. Przydatny orzełek. Teraz wiem, gdzie szukać. Dobra. Orzełek jest przydatny, to już wiem. No, gra wygląda świetnie. Akurat to... Myślę, że się wszyscy z tym zgodzimy. Z
System walki jeszcze mnie do siebie nie przekonał. A systemu skrytobójstw nie ma. Jak na razie gramy tylko i wyłącznie sam prolog. Więc zupełnie nic nie rozumiem. I ja słyszałem, że no w tej części jest duży położony nacisk na wątek współczesny. Jak na razie nie ma go w ogóle. O, całe szczęście, że nie ma... Nie ma, powiedzmy, tej cutscenki. Nie ma cutscenki... animacji. Animacji ograbiania. A można po prostu sobie podejść i podnieść. Przejdź do sekcji wytwarzania na swoim wyposażenia. Wytwarzanie. Napieśnik. A, mogę ulepszać. Aha, nie, no spoko, nie muszę kupować, a ulepszać. To mi się podoba. Zdobywać surowce i ulepszać, a nie kupować i nie bawić się bugiem wychodzenia do jakiejś kowali czy coś. Znaczy nie, kowal tu jest, pewnie jest. Jak tam ten Ezio z Egiptu? Na razie ciężko mi coś powiedzieć po tych 41 minutach. Zadania. Znajdź sobie bla bla bla. Dobra. Cel jest blisko. Znajdź swój cel. Żurze bla bla bla, znajdziesz. Ciekawe, czy wyjdę po tej skale. Czy nie ma szans. O. O, okej. Okay. Nic nie mówiłem. Zabójstwo? No, jest asasyn w sumie. No, cześć. Tiamun. Oj, naprawdę muszę nieść go cielsko. Dobra. Gdzie on? On nie ma oszcza. Co mnie zaatakowało? Nawet nie zwróciłem uwagi.
Gdzie on ma okryty? No właśnie nie ma. On nawet nie jest asasynem, z tego co ja widzę. Tylko jest jakimś Magi'em. Gościem, który jest podobno... Aha! Fuck! Nie ma cierpliwość. Mogę wrzucić jego ciało do tego? Odłóż. Ło, mogę, dobra. Najlepsza gra ever. Nie muszę nieść tego ciała. A mogę po prostu na wielbłąda zasadzić. No kapturę też nie ma. Okej, ja nie ogarniam nic. Nie tak bardzo nie ogarniam jak w Salem, no ale nie ogarniam. W ogóle fabuły nie ogarniam. To jest początek, rozumiem, że to jest początek. Ale niewiele ogarniam. A przyznaję, że gra jest wielka. I będziemy w to grać długo, oj bardzo długo. Z 50 godzin, 50 strumyczków. A wozy z sianem gdzie? I łowki gdzie? Co mi też sobie przejść do jedzieńca? They saw the soldiers coming and hid in the cellar. But the soldiers burnt the house to the ground to teach everyone a lesson. I'm sorry. Put the body down there. They will journey to the Duat together. So many deaths in the Wahat. We cannot give them a proper burial. Not your rebelliousness that got you killed, Seni. It is Ptolemy's sick regime. He is a bad pharaoh. Zjazd rodziny, haha. Śmieszki, trzeci level. Już obrażenia i zdrowie. Spoko, że się to automatycznie... No, akurat to jest przemyślane. Jak na razie to wszystko wydaje się być całkowicie przemyślane. Jest dobra, jeden punkt umiejętności. Aha, dobra, poświetlone, które mogę. Okej, parowanie spoko. To sobie wezmę. I parowanie wezmę za chwilę. W sumie czarny na sen. On nie jest czarny. Jest opalony. Zadanko kolejne. Już mogę zabrać się to zadanie? Nie, jeszcze nie. Podleweluję trochę. O jany, trochę to daleko. Ale dobra, przejdę się. Pozycjonuję tej mapki, a która jest naprawdę ładna. Przyznaję, to gra wygląda świetnie. Miałem właśnie największe obawy wobec wyglądu. Takiej pustości map. Ale nie jest. Przeciwieństwo tego Red Deada to nie jest puste. Ładnie wygląda. Ja przyznaję, że no Egipt nie jest moim ulubionym... fragmentem czasu, nie wiem, epoką. Jak wszystkiego, co miał asasyny, więc jeszcze nie utkaj się tam. Czy ja wiem? Ładna, kolorowa. Nie jest tak pustynnie. Tak, trawka się rusza. W 60 klatkach.
Oh fuck. Aha. I have to pass that. Fuck. Woo! Typ fotograficzny mi się odpalił. To me, my brother. O kurde. Well fuck. To wygląda jak z 2015 roku, haha. Ale powiem, że się ciężko na padzie steruje. W filmie, który jest w 720p, na pewno dobrze demon zobaczy, jak to wygląda. I bitej pewnie 3000. 3,5. Ale tak. Ło, widzicie? To się nazywa prawdziwy next gen. Jak ja tam wejdę? Wrócić wejście do tej jaskini całej? O! Dobra, nie, nic się tu wcale nic nie dzieje. Proszę iść dalej. Czy on go walnął w nerę? To by miało sens. Ten dźwięk!
On jest tak bardzo asasynowy, on zawsze był w każdej części. Ja pum, ja pum, plum. To jest asasyn, o którego walczyłem. No ale zabiłem wszystkich. Czy nie? Czy mogę ich dobić? Oh fuck. Czy mam ich powyzabijać, żeby ja? A nie, tu są jacyś jeszcze. O kurde. O fuck. To jest faktycznie trochę trudniejsze od zwykłego asasyna. A ja w ogóle sterowania nie mam jeszcze do końca. Oj, będzie zabawa. No way, od nowa. No dobra. Here we go again. Ale co po takim dłuższym słuchaniu... Aż taki świetny ten soundtrack nie jest. No do systemu walki trzeba się jeszcze przyzwyczaić. Hello.
Trzy monetki. By one wylatują jak powalone. No chodź, chodź. No i z głowy. Znajdowanie nowych zadań. Twoje, że może ci pomóc w szukaniu. Dobra. I tak wygląda. Aha, czekaj, co tu mamy? To jest stajnia, a to. Jakieś zdjęcie? Zdrowicielka, jakieś pytajniki. Oczywiście pytajniki muszą być. Dobra, wyposażenie. Sobie przy okazji tutaj wszystko polepszam. Łuki łowcy. Ten łuk mam najlepszy. Tu sobie wezmę ten łuczek. Kurde, kunia chcę. Ubianko. Niech będzie i to. Kołczan prawilności. Strzałki usypiające. Aha, tak się to wybierał. I ten nie trzeba. Jestem całkowicie wykokszony. Tak to jest, jak ci, którzy płacą, mają lepiej. Ładnie to wygląda, ładnie. Kurde, co się nazywa ogromny świat? Wiem, właśnie dostałem, z tego co widziałem niedawno, że jeszcze nie mogę tego wybierać. A przynajmniej, kurde, chciałbym w końcu się przenieść do tej przyszłości. Znaczy, współczesności w zasadzie. Topór. Dobra, zadania mapa. Pójdę sobie tutaj do tego wskaźnika. O, fuck. No, ale w sumie przypominają się te starsze odsłony asasynów. Poniekąd. W zasadzie to ja tu nie chciałem być. No nie. Nie chcę też robić zdjęć. Ale dobra, jak zrobię te zdjęcia, to dobra, niech będzie. A, zabiłem kapitana. Hey.
to me, brothers. We must find a way. A, on żdzidę rzuca. Cwany. Jany, ja tu nic nie chciałem robić, po prostu sobie przechodziłem. I skończyło się na tym, że wybiłem pół miasta. No cóż. Zdarza się. Jest skrzyneczki jak w Asasynie dwójce. O! To lokacja się tu ukończa? Okej. Okay. Posażenie. Ciekawe, czy to mogę wszystko... Znaczy, raczej mogę posprzedawać. Jeden punkt umiejętności. To sobie... A... Tak, to sobie wezmę. Będzie on czwarty. Wyposażenie. Coś jeszcze dostałem? A, w pełniach dystansowych tobie. Ukryta prawda. A, czy tu są jakieś... Dobra, rejony do zaleczenia szybko. A, szybka podróż można, spoko. Zabij skarb. Mogę się tu klepnąć, czy coś? Jeszcze jednego skarbu nie zwiem. Jestem kompletionistą, jak to się mówi. Wracamy tam. Wracamy do jaskini. Jeszcze jednego skarba nie mam. O kurde. Wracamy się do jaskini. Przejdę tą grę na 100%, na strumyczku. To będzie najdłuższa gra na MGS-u ever. Ale myślę, że będzie warto. Ej! No tak. W Warzeksach sobie odpuściłem całkowite ogarnianie gry. Ale tu już nie. Dobra. Dobrze, że mamy te znaczniki. Wow, jak skoczył. Jak Adam Małysz. Dobra, tu mamy kołczany. Czy co? Wyduś to z siebie. Wydaje mi się, że tutaj ominąłem jakiś skarbuś. Jest skarb, tylko że tu już nie ma skarbów. Albo na górze coś jest, faktycznie coś na górze jest i przegapiłem. W tym asynie możesz się spinać po każdej powierzchni?
The spring, you got it back. Thank the gods. The farmers need this desperately. I'm very grateful. No ale coś takiego jest dziwnego pospinać po górach. Są tak jakby, są tak zwane skałki. O, jest, dobra, znalazłem. To się za dobrze wyćwiczone ręce i nogi. Jej, dobra. Łuk dostałem, beznadziejny łuk. Dobra, zaliczone. Kryjówka. Szybka podróż. Też szybka podróż. Zdjęcia. Ale naprawdę... Co mnie obchodzą zdjęcia innych graczy? Włączę to, chwila. Menu, opcje. Rozgrywka. Więc może być co my. Krew. Tak, chcę pełne. Chcę pełne wspomaganie. Bo gram na padzie. Tryb fotograficzny wyłącz. Tylko mi przeszkadza. Dobra, mogę? Chyba nie mogę. Chyba, że ten tryb fotograficzny to było też to. Nie. Ale w czasie walki tryb fotograficzny naprawdę przeszkadza. Dobra, zdobędę ten piąty level i się w sumie wezmę za tamto zadanko. Myślę, że to będzie już koniec. Koniec prologu. Ale podał mi się prolog przejść. To nie jest Final Fantasy, że prolog trwa 6 godzin. W ogóle Final jest. Tak, by the way, MGSL to miało być retro. Początkowo miało być. Ale w końcu to się zmieniło na maraton gier single player. Live. Także to nie są tylko gry retro. Początkowo to się nazywało retro gaming czy coś takiego, ale ostatecznie no zmieniliśmy na ten MGSL, czyli gry single playerowe. No i się Marcin, no halo, halo, witam cię bardzo serdecznie. Jak na razie muszę przyznać, że jak po tej godzinie 13 minutach to jest gra całkiem przyjemna. O, pustynia. Ale patrzcie, widzicie? Ślady na piasku. Aż czuć ten piach pod stopami. A nie jakiś Assassin's Creed nowy. A pjać, przecież ja mam wielbłąda. Gdzieś. Płotka. Jest! Dajesz płotka. By the way, jest fajny bundle od Paradoxu na Humble Bundle. Magicka 2 za dolara. A jakie są gry? Ogólnie wszystkich. Probiach. Nawet z konia nie muszę siadać, żeby pozbijać te rzeczy. Nie no, tak, ja zaprawię świetno. Nie męczy nas jakimiś głupimi mechanikami.
Na płyteczko zostań. Citizen Morse, Magicka 2, Majesty 2. O, Majesty jest super. Grałem kiedyś w Majesty 2. Miałem chyba CD Action czy skądś tam. I sporo grałem. Crusader Kings, Pillars of Eternity, o. Head of Hyrule, Erip Universalis za 5 dolców. To jest spoko, nie ukrywam. I Stellaris za 12, a Stellaris już nigdy mi nie pasowało. Nie jest taki zły bundle. Za pierwszy za dolca jak najbardziej myślę, że warto brać. Za dwa to już jak się jest jakimś maniakiem strategii i lubi się Pillarsy. Ja Pillarsy mam, więc... Ups, dla mnie. Fenuku, it is dangerous here. Get on home. Bayek, you're back? Where is Chancellor? He wanted to see the skulls in the hyena den, but the hyenas came back. Skorpion, uciekaj, dzieciaku, skorpion! Uciekaj, on ci dziabnie. A teraz Bayek se siedzi. Don't care, po prostu skorpion. Biorąc za dolar, już mam Magicka 2, to nie biorę. A ja wezmę, ze względu na Majesty. W sumie Magicka 2, czemu nie? A dolar to jest... pergaminy. A kretenie, minął to wielki psi. Chyba raczej minął ten skąpy. Nie ma sposobu, aby dotrzeć do wszystkich posążków, o których wiem, że zostały tu ukryte. Przybiłem jedną z tych przeklętych ścian, ale tu aż roi się od skarabeuszy. O, fuck. Paskudne te robale. O, Jezu, aż się źle robi. Teti, syn Minoch, Pepe. A tak, tu jest ściana przecież. Jakieś tu rzeczy są. Jakieś kolejne rzeczy. Chancellor, stay there. I'm coming to get you. Bayek, is that you? You've come back. Jak ja mam pójść do tego dzieciaka? Nie widziałem. A co jest tam na górze? Monetki trzy. Przynajmniej będę bogatym. Majibem, jak się nazywa to. Co tu mamy? O, skalby znalazłem. Tamy dalej. Dzieciak sobie poczeka. Nie, nic nie ma.
Ciężkie to trochę, nie ukrywam. Yourself in trouble. Now you put your little brother in danger? But it's with Hemu gone. All right. I understand. Let's get you out of here. Oh, yeah. Look at that. What is it? I'd like to know myself. It must be very old. Ile pieniążków. Gdzie dzieciaku? No wyjść tam już nie wyjdę. No cóż. Chyba umrze. Zostań w domu. Upoluję cię. Dobra, mogę coś z tego zrobić? Nie. 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 Ale dostałem jakąś broń, łuk, to jad. Spoko. I broń, która jest jakaś słaba, bo nawet tu nie widzę. Zdolność, jeden punkt. Parowanie przyda się na pewno. A tak to tyle. Dobra. Ledwo półtorej godzinki, a ja już 1/3 wszystkiego odblokowałem. Haha. Dobra, jestem tutaj. Ale dobrze, że wszystkie. Chyba wszystkie pytajniki są już pokazane. Dobra, trzeba ten 5 level zdobyć. Matko Boska, o co ci tym razem chodziło, jo? Ale fajnie, że jest takie auto podążenie jak w BDO. No to są Samuel, no odkryłeś Amerykę. My old Magi outpost. I should bring Senu up there.
Dobra, ciężko się steruje tym ptakiem. Narzekam na polskiej audiofilii, którzy wymieniają LMT odtwarzaczy CD, bo wtedy wiesz, że... Ja się nie znam, ja nie mówię, cicho. Jeśli coś dla mnie brzmi dobrze, brzmi dobrze. Coś miałem zrobić, no tak, tutaj. Zbierz skalpy. Jakiś fajny miecz. Jakaś szmata. Papo, you found it. Can I have it back? To był jego dom. I on miał dzieciaka. No tak, to jest dom. Spali mu chałupę. Zaczynamy powoli rozumieć, o co chodzi. Dobra, idę wieżę odblokować, będą szybkie podróże. Ci Polacy, cebulacy, Janusze. Nie korzystam ze srebrnych kabli odbiorów. Twoje podejście jest właściwe i poprawne. Czy ty uważasz, że muzyka na twoim telefonie będzie zmieniała inaczej, jak będzie ją miał na karcie pamięci lub pamięci? No, ja nie sądzę w sumie. Wszystko chyba zależy od formatu pliku, tak? Tak się domyślam. Że na przykład, nie wiem, OGG jest lepsze od MP3. Nie jestem znawcą, nie krzycz na mnie, ale tak mi się wydaje. Wszystko chyba zależy od formatu pliku. No i w zasadzie od sprzętu, jak tym słuchasz. Bo na przykład inaczej będzie brzmiało coś na słuchawkach, powiedzmy, za 700 zł, a co innego za takich słuchaweczkach za 50 groszy. Synchronizacja, jak mi tego brakowało. Zależnie od producenta karty pamięci, Polacy biorą takie rzeczy na serio. Z tym się zgadzam, demon. Czyli po prostu mamy tu historię o zemsty, tak? Demon. Co to jest? Co to jest, demon? No i co ty na to? Co to jest? Nie ma? Są. Pyk. Ekwipunek. Figurka Horusa, bajek, wyżywiam dla Kemu. Prezencie na 6 rodziny. A, strzyma Jayla. Medjay są starożytnymi opiekunami Egiptu i faraonów. Dobra, czyli faktycznie to są jacyś żołnierze. Ta alterna informacja w wojniku powstała jeszcze od czasu starego państwa. Stanowi ucieleśnienie prawdziwego obowiązku honoru i nieustępliwości. Symbol Medjayów, oko Horusa, wyznaczony jest tym, na których spoczywa obowiązek ochrony ludu faraona. Ponieważ stanowi oni najbardziej efektywną gwardię, przywódcą faraona, uważani są za najważniejszych opiekunów bóstw. Aha, czyli jesteśmy takimi, no faktycznie, takimi szeryfami. Dobrze powiedziane. Bajcie odkowania bitrate'u i mastera w wersji pliku.
Moim zdaniem nie zawsze droższe znaczy lepsze. No to tak, to akurat z tym się zgodzę. Bo na przykład w Rydzelach chyba płacisz głównie za markę. Ale no wiesz, dam ci na przykładu, że no to jest oczywiste, a przepaść pomiędzy słuchawkami za 700 zł, a takimi za 50 groszy. W tym sensie, voila. Zagadka ludzkości. Dokładnie, demon. Nie ma co przesadzać. Mapa. Ja szybką podróż mam odblokowaną. Obóz. Posąg. Dobra, idziemy oczyścić obóz. A chwilka, wracałem. Czy ja tutaj? Tak, znalazłem skarb. Hey now, you're gonna... Boom headshot. Nie przydałoby się skanowanie wrogów. Przecież kurde, mam ptoszka. Jeden wróg, drugi wróg. Choć przydałoby się znaleźć tego kapitana całego. O, pułapkę mogę zakładać, fajnie. Ale skąd wciąż nie wiem, gdzie jest typu, którego szukam. To jest to całe obozowisko. Tu jest ten typu. No jest. Ała. Znalazłem Baskalbiusz. To już jest progres. To jest tylko ogarnąć typa. Chodź. Szuku.
Nie mówcie, że muszę go wybawić jakoś, nie wiem, czy coś. No to jest to całe obozowisko. Także gdzie może być ten typu? Dobra, kij. Kończymy ze skradaniem się. O! Już mam jakiegoś kolegę. Cholipka. No tutaj jest. Zajdę go od snu strony. I zdobędę w końcu ten piąty level i z piątym levelem już na misję fabularną. A jeszcze sobie tutaj pozwiedzam, jak już zaliczę, co mam zaliczyć. Chodź, chodź. I w zasadzie, choć nie rozumiem w ogóle, co tu się dzieje, jaka fabuła jest, to... zaczynam... sam sobie własną historię tu dopowiadać. I wygląda to fajnie. Dobra, jest i piąty level. Ale wylowanie wygląda fajnie. Jest takie satysfakcjonujące. To chyba znaczy, że działem kowalskim. W środku znajduje się moc, szybce i inne narzędzia. Niezbędne benipe w... benipe? Czyli że to jest jakaś odmiana kowala, czy co? Jeden punkt. Bomba ogniowa, zasłona dymna. O, paliwanie się na przyda. A, za dwa punkty potrzebuję. To next time. Wyposażenie, co my tu mamy? Nic ciekawego. Włócznia. Chwila, czekajcie, ja tu mam nieograniczoną ilość, mogę sobie nosić. Obrażenia pokazuje mi tylko obrażenia, czyli dobra, mogę tylko nosić ile chcę. I to mi się podoba. Zupełnie nie wiem, co wy tam piszecie na czacie, więc nawet się nie będę włączał do tej rozmowy. Zadanka. Nie no, zobaczę, co to jest to zdjęcie, no ale... nie wiem, dostanę coś za to? Wozgen nie warto, ale co dezen nie warto, bo już nawet nie wiem, o czym mówiłem. Chyba się nic nie zmieniło. Nic mi to nie dało. Pyk zadania. Dobra, przy okazji po drodze mam... tu mam. Szybką podróż, to sobie tu pójdę. Odblokuję tam szybką podróż, a jeszcze ogarnę innym razem.
Ale jeśli mam być człowiek, to czuć ducha asasynów. Choć niewiele. Jak na razie ogarniam. Że mimo i że to jest mocno zmienione, że się cholernie narobili tutaj z tym, to wciąż tutaj czuć asasyna. To te wcześniejsze odsłony, mówiąc dwójka, Brotherhood, nawet jedynka. Demon, co to jest? Rany boskie, skąd was... Skąd wy się tu wzięliście wszyscy? Ałaj, dostaje mocno. Z wielbłądowymi walczę, no fajnie. Z jazdą wielbłądową. Leave me alone. To jest wielbłąd. To są dziwne kuma konie. Tu jest wieża. Ej, ale fajne te miasta, akurat trochę mi przypominają... ale jak się nazywało? Lodos z Assassin's Creed Revelation, a.k.a. Objawienie. A propos Konstantynopola, wieże były dość podobne. Ale to meme dzisiaj jak mi wyszło. Nie, no, akurat ten mem to mu przyznaję. Świetne. No to ogarniemy tą misję i finish. A my 2 godziny gramy i prologu nawet nie skończyliśmy. No jest ich sporo, nie ukrywam. Najlepiej będzie tutaj bokiem przejść.
depend on nothing. There's something out there. Hold on. We'll take a look. Alma w... A nie, to jest Helm. Musiał mówić coś o Fizunie. Pięciu kapłanów, co? Dobra, kij z tymi kapłanami. Patrz, jaka drabina. Wow. Zawsze chciałem po takiej drabinie wyjść. Go zabiłem. That was fast. Pilo. You have returned to right your wrong. Kupię sobie hand simulator, a ci ręka jedna nie wystarcza. Co tu się dzieje? Nie zabiłem tego gościa przypadkiem? Czy coś? Kolejna gra, w której jesteśmy ojcem. Wiesz, tych gier jest... wyrasta z roku na rok jak grzybów po deszczu. Pobierzcie buty.
It is up ahead. Can I come? Your mother's waiting for you. All right, monsieur. Kaziolosów. The herd is around here. We don't want just any stag. We want the pack leader. Which one is he? Big. Giant horns. Quiet now. Do what I do. This is my favorite part. Stay low. Yes, Papa. We are the hidden one. Senu! Senu! Come to me! Why are you calling Senu? Chenzaro told me I should steal his feathers, so that my wedding ceremony gets me to the field of reeds. Anubis weighs your heart against a feather. You cannot tamper with this weighing ceremony. It is sacred. See? My eyes and hand are in line with the arrow. That is the only way to shoot true. Hit! Did you hurt him? A clean shot to the heart hardly hurts at all. Let us get that pelt. We will take this to the Oracle before it gets dark. One day, I want to shoot an arrow through the sun. You can. Your arrow will have to become Senu. Imagine, all my arrows are Senus. Then I'll be able to hunt anything. You said you'd like to see the Pharaoh up close. Yeah. What if you stand with me by his side? Can I do that? As my son and the future Magi, yes. Papo, what is a Magi really? The first Magi was a protector of the Pharaoh. O, tłumaczą mi teraz fajnie, po dwóch godzinach. Must protect all the people of Egypt. Not just protect them, but work for their well-being. Oh, Papo, I'm so excited to be Magi one day. You know all the secrets of Siwa. What if I never grow up to be a Magi? Of course you will. You are my son. But I get scared. I try to be brave, but sometimes it's hard. Hold on. Let's go this way. When I was about your age, sometimes I got scared too. Your grandfather was a well-known Magi, and he wanted me to bring honor to the family when I succeeded him. Yeah? One day, he took me up this way. At the top, he said something to me. A single word. Changed me. One word? I got over my fear. I knew I could do anything I needed to. What did he say? I will tell you once we are there. Jestem Magi'em. No dobra, teraz wszystko się jakoś układa, czyli powoli zaczynam rozumieć, o co chodzi. To jest zemsta. Co innego jak zemsta. Don't think so long. Jump. Yes, Papa. Fajny ojciec mówi, skocz z urwiska. Trust me, you can. Spoko, to jest tylko urwisko, skacz do wody, na główkę. Come back, you're not ready. I can do it, Papa. I can. Shut up, you filthy little shit. Help, help me. That's Chanzira. I said shut up. Run home to your mother. Chenzera will be fine. I will take care of it. Magi Bayek! Go, now. I'm scared. I don't want to go home alone. Oh, Emu, just do what I say, please. Go! Tchórzliwy synu. Magi Bayek! No cóż. I'm indeed Magi here. Who summons me? Sheath your weapon and follow me. Come. Who
are you to give commands to me? You piece of shit. We don't have time to piss away. Hell within range! Come, Senu! Destroy! Też czuję, że tu mam umrzeć, tak czy tak. Jak nie zadawałem im nic obrażeń, no to myślę, że to było jasne. Zasadzka. Wszystko fajnie, ale skoro to czasy, w których panowali faraonowie, to czemu wszystko jest zwalone jak dzisiaj? Ha. Dobre pytanie. To jest dobre pytanie, na które nie ma odpowiedzi. Dajcie temu tego permita. Cokolwiek tam chciał wrzucić. Specjalnie pobiorę, żeby przejść szybciej niż trzy. Na pewno szybciej przejdziesz, Jason, jak będę giał tylko na strumyczkach. Ale ciemno. Idę. Czemu mi się nagle zaczyna przypominać Shadow of Mordor? Prolog. Try it your way. I'll leave my son out of this! Your son has something to explain to you. Would the Ibis show him the orb? We believe we need this to enter the vault. This is a waste of time! The boy is frightened. It's all right. Papo, they need you to tell them about the vault. They need to know how to use this. As Major, you must have some clue of your legend that explains its use. I don't know anything about this vault! Please leave my son out of this! The Pharaoh has been roused! He insists on... It will be discovered! Quickly! Co tu się dzieje? Talk to your son. If the vault isn't open when we return, you'll never see him again. No nie. This foolish waste of time. Out of time. Tell us. I don't know. We must go now. I will cut the heart from the boy. Oh, wait. Stop. He will never know the afterlife. I will tell you. This is madness. No, zabij już się. Snake takes that as your answer. Holy fuck.
Tego to się nie spodziewałem. Tego to się w ogóle nie spodziewałem. What? No nieźle. To ja zobaczyłem w tym Ubisoft Club, że jest tu Aguilera z filmu. O, tam nie widziałem. On używa niebieskiej szminki. I śpedę jasta. Nice! The Lord of the Duat awaits. No ładnie się polepiło. Pięć godzin później. Tam już w to dwie godziny gramy. I sobie mogłem więcej grać. Ładnie. Jabłko Edenu. Tfu, fragment. To prawda. Demon, to prawda. Ale z niego dupa, a nie asasyn. Get to Alexandria. I need to see Aya. Don't be in too much of a hurry. Tiwa will always need its Magi. But you are the protector here now. I'm always pleased to help. Come see me when you are set and you are ready to go. We will drink beers to our friendship, huh? Jej, zrobię misję. I serio to leci dalej? Szósty poziom. To nie jest jakoś... No dobra. Brakuje mi jednego. I must leave Siwa. There are others to whom I must deliver justice. Especially the one known as the Snake. How will you find these men? Aya has been tracking them in Alexandria. I must find her. She said she would be visiting her cousin at the Great Library. Great Library? And she said if you are coming to tell you one word. Serapis. Serapis? The god that Greeks and Egyptians share. Of course, I see. A ja nie rozumiem. Do something about that beard. Goodbye, my friend. Pierwsze kroki, no fajnie. Ale... Oh shit! Layla, you need a refill on cyclosporin. W końcu! Wątek współczesny. Mam nadzieję, że jest lepiej po... Nie wiem, poruszony niż w wcześniejszych odsłonach. O, Layla. Layla. Paying attention. Okay, you need to take a break. The Animus is rejecting you.
I'm fine. Yes, but your kidneys aren't. Go add more cyclosporin before they shut down. Yes, Nurse Geary. That's Medical Officer Geary to you. So? How did it go? My mods are holding. Subject's memories are perfectly clear. If this doesn't convince Abstergo to give me a place on the Animus Project, nothing will. Amazing! Who do you have in there? His name is Bayek of Siwa. The death of his son turned him into a killer. Think he'd be of interest to Abstergo? Don't start. You know, they're not gonna be happy with how he handled this assignment. They know I don't work by the book. Well, this time you lit the book on fire and then stomped on it. Anyway, none of this will matter if you're comatose. Now go get that cyclosporin. No dobra, no. Czyli tak się ma wątek współczesny, widać, że go no, w końcu jakoś poprowadzili, a nie bohaterkę. Jakoś niespecjalnie mi to przeszkadza. Jeśli to będzie, będzie miała charakter. And I know how you like your aircon. Ja później się tym zajmę. Chcę poeksplorować. Co tu mamy? Come forth by day, and I will guide you home. Who are you talking to? Bayek's mummy. Real chatterbox, that one. Z mumią Bayeka. O, Bayek się ma. Czyli już wiemy, że Bayek umrze. Kurde, no spoiler. Tam jeszcze nie ma co patrzeć. Ona nie ma zmysłu. Czy ja chcę sprzedać mojemu chyba... Co? A ten ich rozwijał i jeszcze zabił syna, no. Geniusz. I tu jest jakaś postać, a nie kamera z pierwszej osoby. No właśnie. Także mówię, no. Spieszy. No. To jest w końcu jakiś. To jest w końcu wątek współczesny z prawdziwego zdarzenia. Dobra. Nie chcę wracać. O, coś tu jest. O kurde, to niedobrze. Rozrywka w trakcie lotu. Maila. Ładnie. Tu jesteśmy my. Mogę włączyć. Oliver Garneau. Skrzynka. O ty, panie. Nie jest tego troszkę lepszy przyczynę. Właśnie to jest dużo ciekawe, no się widzę z tego od diabła wszystkiego. Nowy Jelk, 89. Jeżdżamy w erze bez bocznych kółek, jej! Poznajmy jej historię. Będą kłopoty. Ładnie narobiłaś, Nowy Jelk. Jak Wiktoria, a, czyli znamy już jej ulubiony zespół. Najpierw rzutek z akademiku. Filadelfia, 2017 rok. No dobra, audio, o, pliki audio.
Dużo tego jest. Jezus. No dobra. Popatrzmy. So long. And thanks for all the fish, Berkeley. March 21st, 2006. The day Leila Hassan drops out of college. That's right, Professor Moore. I'm not finishing that Jane Eyre paper. I got a job, and I'm headed to Philly next week. This whole classroom thing, it's not for me. Mom and Dad are freaking out, but they'll accept it. I'll be working towards something real, making real money, and I'll be closer to home. Not that I'll visit any more often. Sophia promised there'd always be a place for me at Absurgo, as long as I show them what I can do with a circuit board and a pair of pliers. Sure, I'll have to work my way up to a place on her special project, but that doesn't matter. It won't be long before she or her father, Mr. Alan Rickin, notices what I'm capable of and asks. To Rickin żyje? A nie, to w Trójce zabijaliśmy tego, Widika. Rickin żyje dalej. I w filmie umarł. Rickin. I swear, I get more done reading the latest copy of Wired on the toilet than the rest of the guys do all day in the lab. I mean, the body band? Really? If people can't take a walk on their own, they aren't going to listen to a watch that tells them to do it either. This is all so pointless. I should just go back to... Wait. That's probably what the body band would tell me to do. What I should do is build something that will simultaneously blow people's minds and the doors. Czyli widać, że ona nie będzie, że w pewnym momencie zmieni swoje podejście, nie będzie chciała dołączyć do Abstergo, a dołączy do Asasynów. To już jest wiadome. Ale przynajmniej się czegoś o niej dowiadujemy. Już wiemy. Nostradamus. No dobra. Aho, the portable animus. No mention in the official credits, but all those emails, all those middle of the night phone calls from Madrid, there's a lot of me in there. Sophia, if I'd known you just wanted to strip mine my brain and leave me in the dark, I never would have followed you. Go away! There's no candy here! Nothing in life is ever free. Dokładnie. Ever. The animus. Nie ma nic za darmo. I know it wouldn't have worked without my advice. Just look how they did the heat sink, the VRM, the high amperage rating by transistor. It was me who told them it would offset failure of the... What's this? Hello there, DNA reader module. Are you ringing my doorbell? Maybe there's some candy here after all. I've come to the conclusion that Sophia is shit at hiring staff. The entire Madrid facility. Ugh. How do they not see it? It would be so easy. You just have to parse the genetic memory input and work from smaller data pools. You could even process incomplete samples and still create a reliable model for high levels of synchronization. The reader module and the decryption software would need an update, but it's doable. Madrid's probably congratulating themselves just for getting this far. Meanwhile, I'm partying with some congealed veggie curry, three plasma screens, a disassembled animus, and Raw Victoria's debut album on loop. Sahete. Dee will be mad when she sees how I use Milton's DNA, but what did she expect when she asked me for help? I needed someone's genetic profile to test the animus, and, well, his was right there. All in the name of science. Czyli co, główną bohaterką jest lesbijka? Hej. Like morning briefings. They're short, minimal nonsense, and they have free coffee.
No downtime this week. They're putting me and Dee on a plane to Alexandria 2 days from now. I don't get why Hathaway's in such a rush. We're being deployed to extract an artifact. If it were a person of interest, the push would make more sense. A person could be halfway across the world in a couple of hours. But an artifact that's been sitting around for 2,000 years, it's not going anywhere. An artifact of high interest. Heard that before. It always ends up being some crappy pottery shard or half an old book. My animus runs on DNA, not tableware. It'll be strange visiting Egypt for the first time since 2013. Back then, I went looking for my roots. Aha, dobrze, rozumiem. It's good that Dee's coming. She always keeps me from doing anything too stupid. A, rozumiem. Ten animus, którego ona używa, to nie jest animus, który, nie wiem, cofa się do przeszłości, pokazuje jej przodków, a pobrała próbkę od bajeka, dodała ją do tego animusa i wtedy poznała jego pamięć genetyczną, dosłownie. Tak działa ten animus do użytku komercyjnego. Ona nie jest powiązana z żadnym stowarzyszeniem. Jest po prostu archeologiem, czy też wynalazcą, majsterkowiczem. Turns out the artifact of high interest is also a person of interest. To mumia. And a golden opportunity. I've informed Dee of some changes I'm making to our assignment parameters. She acted mad, but I know she's eager to see my animus field tested. Abstergo won't mind. Well, they would if they found out, but they won't. Hathaway's intel was a disaster. They have no idea what's going on with this extraction. Field tech is fun and all, but that's... W sumie te animusy podobnie działały w biurze Abstergo. Jak byliśmy pracownikami. Jak poznawaliśmy Kenwaya, czy w poprzedniej części Unity, Syndicate. Byliśmy pracownikiem, który po prostu przez DNA poznawał historię. No dobra. W końcu coś tam powoli wiemy. Wel, co to jest Wel? Jest to z modelem kanału. To z naszej historii, która brzmi jest. Dobra. Bla, 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 bla. No jest tu co patrzeć. No i ciekawego, daj, dobra. U sklep. O matko boska. O matko boska. Pakiety. O matko boska. To muszę mieć. A nie, to też jest fajne. To też muszę mieć. To muszę mieć tym bardziej. O jany. O jany. O jany. O panie. Lolcat, to muszę mieć.
O. Dobra, kij z tym. Kij ze sklepem. Dziwne, że najpierw nie wbiłeś do fotu. Wbiję, widziałem go i wbiję. A właśnie, tak jak wpisałem dzisiaj tą pseudo recenzję Watch Dogsa 2, pod koniec, spoiler taki, pod koniec Watch Dogsa 2 były tu powiedzmy napisy końcowe, jak rozmawiał o jakieś postacie, których w ogóle nie widzieliśmy, ich pierwsze oczy słyszeliśmy, to pojawiło się pewne nazwisko. To nazwisko. Garneu. Pojawiło się pod koniec Watch Dogsa 2, więc no, to jest święcie, jestem święcie pokończony, że te dwa uniwersy są połączone. Cokolwiek by Yubi nie mówiło, są na 100%. Dobra, czytamy. Sophie Rikin, czyli córki Alana Rikina, dobra. 10 lutego. O, Jan, dobra. Zresztą odpatrzyłam na szklizce, które mi wysłałeś. Doszłam do wniosku, że patrzycie w nieościową stronę. Jeśli naprawdę zastanawia się nad robotycznym ramieniem dla Animusa Array, to moją jedną radą jest i lepiej ramieniem dla Animusa. Odniesienie do filmu widzę. Jest i lepiej to zapamiętaj. Odwrócony sześcioosiowy zestaw ruchowy. Chcesz dać swojemu obiektowi trochę swobody i poczucia wolności, ale jednocześnie pozwolić na to, aby rdzeń maszyny był do niego podłączony, niezależnie od tego, jakie gimnastyczne wygibasy wytrzymia. Musisz zadbać o jakość siłowników hydraulicznych, co najmniej 400 atmosfer. Jeśli posłuchasz podczas pracy, od razu będziesz wiedziała, czy się nadają. Jeśli brzmią jak pan młody podczas ostatniej godziny wieczoru kowalskiego wymieni. Jestem wart twojego czasu i bla bla bla. Ale to już potwierdzam, że Oczek i Assassin to jest to samo uniwersum. Potwierdzone? Niemożliwe. Pierwsze słyszę. Zawsze z tym, co słyszałem, czy były jakieś pytania do Yubi, czy są te dwa uniwersum, to mówili, że absolutnie nie są połączone. Nawet Watch Dogs 1 było absolutnie. Było. Była właśnie misja poboczna, gdzie jako Aiden mieliśmy cel. Tym celem właśnie był Olivier Garneau. O, Jan, dużo tych wiadomości. Bardzo dużo. Ale damy radę. Do 3 godziny zaliczymy wszystko. Żeby cię żołnierz zrozumiała, proponujesz, abyśmy zawieszali obiekty w powietrzu za pomocą dużego zmotoryzowanego urządzenia? Musiałem przeczytać twojego e-maila z 5 razy, żebyś upewnił na początku, że zaletujesz. Czyli Leila była odpowiedzialna za tego animusa, który był w filmie? Nice. Ale widzę, że no, jak na razie próbują film zrobić jako taką całkowicie kanoniczną odsłonę tego uniwersum. Z jednej strony spoko, a z drugiej niebo film był beznadziejny. Ale potem rzuciłam ten pomysł Gabrielowi Kingowi, naszemu szefowi inżynierii tutaj w Madrycie i wprawdzie jego pierwsza reakcja była taka jak moja, ale w pewnej chwili jego uśmiech coś się zamieniło. Bo film jest kanon. No jest, wiem, ale kurde, nie smak mi to, że on był taki beznadziejny. Powiedzmy, że rozważamy sześciosobowy zestaw ruchowy, oczywiście to wszystko hipotetyczne rozwiązania, ale proszę zrób mi tę przyjemność. W jaki sposób zapewniłabyś rozsądną kompatybilność pomiędzy tym zestawem, a podłączeniem zewnętrzną, bla bla, które ci przyznam. Czy możemy zapewnić stabilność wykucia jego pozycji względem jego superobiektu? Mam czyli zbalansowania na granicy, bla bla. A film wyszedł w 2016, tak? Czyli tutaj pewnie będzie coś związanego z tym filmem, jak dojdziemy do 2016. Witaj, Leila. W świetle ostatnich wydarzeń nie mam innego wyboru, jak rozpocząć stosowne postępowanie dyscyplinarne i zgłosić prośbę o przygotowanie planu poprawy pracownika w dziale operacyjnym. Ulala. Wiem, że dopiero co wyciąłeś, ale lepiej załatwić to teraz, niż czekać, aż znowu zrobi się gorzej. Skontaktujemy cię z psychologiem, aby pomóc ci w rozwiązaniu niektórych problemów, których tu doświadczysz. Ostatnim razem wyniki były zachęcające, więc i tym razem możemy pójść tą stroną. Doktor Les. W ogóle jednym z przodków Kaluma Lyncha jest Arnold Dorian z AC Unity. A tego co nie przypominam, o ile było kiedykolwiek mówione. Ale fajnie wiedzieć.
skontaktowałem się z psychologiem, aby pomóc ci w rozwiązaniu niektórych problemów. Jesteś odważna, a twoja praca jest doceniana przez firmy, ale opowiedzmy problem. Dobra, dalej. Dina Jury. Właśnie po raz pierwszy odwiedziłam twój sklep online i muszę powiedzieć, że trzyma pani karty blisko orderów. Któż by się spodziewał, że tak zrównoważony i doświadczony oficer medyczny potrafi posługiwać się aż tak plugawym językiem? Lala. Oczywiście kupiłem tutaj twoje wyszywane, kilka zatrzymam dla siebie, ale część oznam ludziom w moim otoczeniu. Wydaje mi się, że masz coś idealnego dla Otsoberga. Otsoberga? Gość bez przerwy zajmuje twoje miejsce parkingowe. Z tego co pamiętam, Otsoberg to był templariusz, który miał taką biznę i był z jakiejś tam ekipy specjalnej templariuszy polujących na asasynów. W Assassin's Creed Rogue on miał dużą rolę, z tego co pamiętam. I sobie z chęcią przypomnę, jak to wyglądało, jak już wyjdzie remaster. Bo w scenie, w której pojawiają się jego przodkowie, pojawia się tam Arno. A to nie pamiętam tego. Może faktycznie coś takiego było? To było Otsoberg, dobra. Johanni Otsoberg, panie Berg, no właśnie ten. Obawiam się, że wykształcił pan sobie niedobre zwyczaje parkowania na moim miejscu parkingowym. Wiem, że doskonale, że jest pan ode mnie wyżej w hierarchii absurdu i że pański system zdecydowanie mniej zardzewiał niż mój trans alarm 1987 roku, ale moja umowa pracy jednoznacznie stwierdza, iż miejsce 23FG należy do Leli Hosson. Więc byłbym naprawdę wdzięczny, gdyby parkował pan swój miejsce samochód gdzie indziej. Będzie wpierdziel. My tutaj wykonasz za zadanie prawidłowo, zważę przychylnie się do twojej prośby. Menda. Ale tak to w sumie jest w większych filmach. Możesz wnieść na mnie formalną skargę, ale znając twoje zamiłowanie do procedur, założę, że nawet nie będziesz wiedziała gdzie szukać stosownego formularza. A Destruction Level 100. Zatrzymuję twój hartowany podarunek, wprawdzie jest obraźliwy, ale jakość wykonania jest zachwycająca. Jaki to jest but? Sofia, hello! Nie zostawiaj mnie tak, powiedz mi, jak idzie praca nad urządzeniem. Zbudowaliśmy już prototyp. Nie możesz tak po prostu pytać mnie o różne rzeczy, a potem się nie odzywać. Tak, to nie działa. Czemu nie możesz po prostu zostawić mi przylotu do was? Nawet na jakieś tam stanowisko, tak na razie. Mogę być nawet flaczką, wszystko mi jedno. Mogę wam pomóc za mnie. Skażemy za mnie. To proszę. No dobra, męczenia. 2016. Teraz dalej. Właśnie się dowiedziałem, że pracuję nad przenośną wersją Aerie, to prawda? Przenośna animus, jak mogłaś mi o tym powiedzieć? Jak możesz mi ciągle wysłać jakieś mdłe maile i zadawać mi pozornie niewinne hiptania, a potem odwracać się na pięć i pracować nad najbardziej ekscytującym urządzeniem w historii? Sofia Lekin to też postać filmu. Tak, wiem, ją akurat pamiętam. Ona, ja tam pierwsze skrzypce, ona wcześniej się pojawiała od Alana. Sofia jest córką właśnie Alana Lekina, wielkiego mistrza templariuszy. Nawet o niczym mi nie powiedziałeś, mimo że wiesz, jak wielki jest mój wkład w jego stworzenie. Za kogo ty mnie uważasz? Za wróżkę małą muzę kryjącą się w cieniach. Takie koncepty sprawdzały się w przypadku Nała dwanych abstyntem. A tak to właśnie działa. Koniec z jej model siebie sylwegaszy, dałem ci wszystko. Dobra, teraz lecimy dalej. Panie Hathaway, chciałbym wykorzystać z tej okazji podziękować za pańskie miłe słowa. Wiem, że nie jestem najłatwiejszą współpracowniczką, ale w jaki sposób pan zawsze znajduje właściwy sposób, aby rozwiązać sytuację. Najbardziej dobrze się bawiłem na naszym lunchu w zeszłym tygodniu, a pańskie rady wzięłam sobie do serca. Proszę mi wierzyć, że nie często używam takich słów. No tak. Dobrze go dowodzi, że słuchuję pana szczerość pasją. Jak na razie bohaterka wydaje się mieć spoko charakter. Troszkę taka wyniosła, luźna, a kiedy trzeba, poważna.
nie wiem, taka opanowana, nie. No jest. Czytam dalej. Chciałem powiedzieć o małym przysługę Piprzykam, że nie schodziłem panu po to, żeby pan się zgodził. Ja nikomu nie cudzę. Nigdy. Zastanawiałem się, czy nasza drużyna nie mogłaby dostawać więcej zadań znajdowania osób. Nie chodzi o to, że nie lubię naszej misji, ale czasem przydałoby się jakieś uzmaicenie i kto wie, może pomogłoby mi to w planie poprawy swoich umiejętności społecznych. Aha. Dobra. Gile. Hej, ale nikt nie zginął. Film. 18 grudnia zginął. Czekaj, czy film nie ma premiery właśnie tego dnia? Muszę zobaczyć. Jestem przekonany, że właśnie gdzieś tak w okolicy. 2016 to była premiera filmu na pewno, ale dzień. A sprawdzę. Przejdź. Szukaj. Assassin's Creed. O, 2016. Premiera filmu. 6 stycznia. Nie, 6 stycznia 2017 to jest Polska, ale światowa. No. Premiera w USA. Premiera w USA miała 13 grudnia miejsce, a wy na reszcie świata 21 grudnia dopiero. 21 grudnia. Czyli okej, czyli w okolicy w premiery filmu mimo wszystko. Tu jest Arno, jak ktoś, o, pokażę, zobaczę nawet. Mówisz 0.33. A faktycznie jest tutaj. I 43. Jest, widzę. Nie zauważyłem. Fajny smaczek. Naprawdę fajny smaczek. Także no już mamy pewność do tego. Ale nikt nie zginął, biorąc udział w czymś, do czego jak sądziłem, że założyć czarną pelerynę. Dziwaczne, wiem, i wciąż martwi się o Sofię, to zrozumiałe. Ale widzę, tak ani o notatkach absolutnie nie ma o jego córce ani słowa, więc to ci, że ci nie odpowiada wcale, nie musi oznaczać, że coś się jej stało. Udawanie, że ta twoja duma nie napomaga ci skupić się na czym, bla bla. Czyli okej, okay, czyli Leila była odpowiedzialna za stworzenie tego ramienia filmowego, animusowego, spoko. I mamy odniesienie właśnie do filmu. Bardzo spoko. Idziemy dalej. Można przejść świąteczną w pani, że do moich starych będziemy świętać, co robisz sobie tylko zechcesz, nawet bla bla bla. Moja mama pieczy ciasto dniowe. Dobry ciasto dniowe? Chwila, pogubiłem się. Dobra, czyli to było teraz to. 18 grudnia. A. To sobie długo pogadali, widzę, w ciągu jednego dnia. Potrafisz uszczęśliwić dziewczynę. Szczur i podejrzana knajpa. Chyba powiem pas. Marzę tylko o tym, żeby być teraz przy tej mojej kompletnie zwariowanej maszynie. Właśnie wymyśliłam, jak mógłby działać sekwencer i nie mogę wrzucić tej misji z głowy. Jak na razie to tylko szkic na kawałek papieru, więc muszę się do tego mocniej przyłożyć, o ile chcę przetestować urządzenie, zanim przejdę na emeryturę. Przepraszam, zachowuję się jak tupek. Fakt. To bardzo mnie poszła D i doceniam twoją dioskę, ale nic mi nie będzie, nie martw się. Mi nigdy nic nie jest. Poza tym obiecam Hathawayowi, jakkolwiek się to wymawia, że kończę swoje raporty operacyjne. Mam 10 czy 12 zaległych, a większość z nich zawiera jedynie nasze nazwiska i słowo wykonano. Powiedział mi, że muszę jeszcze dokończyć przed nowym rokiem. Bla, 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 bla. Kolejny 18. Jak chcesz, daj mi znać, jeśli będziesz potrzebowała pomocy przy tych raportach. A może po prostu się stąd wiem, zamówimy coś na wynos. To też jest pomysł. Pokaż mi swoje postępy nad tym swoim małym projektem. Mogę mieć pomysł odnośnie jednostki do dializy. O. Dobra, 8 marca.
Zmiana planów. Wiem, że czekasz teraz w tym swoim małym pokoju hotelowym w centrum San Francisco i myślisz, że zamierzam w stronę nabrzeża, ale się mylisz. Miałem pewien pomysł i zaraz siadam do samolotu do Tokio. Wiem się do Onagawy. Nieświeżo wiem, że co robię. Bądź tylko gotowy odebrać połączenie za jakieś 24 godziny. Będę potrzebował twojej pomocy. Dyspozytor U. No dobra. Lecimy dalej. Hej Dave, wkleję ci wspaniały kawałek mojego Amaz. Pytaj mnie, o co chcesz 1 lipca. Wiesz, internet jest jak ocean. Są w nim fajne ryby, rafy, zatmują łodzie podwodne i koty. Ale na jakiś czas pojawią się te wyrzucone gumowe kaczuszki, które przepływają po wyglowy i zbierają się w stosach bezużytecznych śmieci i nikt nie wie, jak się ich pozbyć. I jestem Leila Hassan. Pytaj mnie, o co chcesz. Little Lis. Siema, zastanawiam się, jaki jest twój ulubiony geekowski dźwięk, no wiesz, dźwięk, do którego lubisz zasypiać. Wybieram klikanie niebieskich przełączników w mojej klawiaturze mechanicznej, mają najbardziej satysfakcjonujący klik w historii. Chyba spróbuję na dziecko w jakiejś redakcji w latach 20 wieku, te wszystkie maszyny do pisania. No ja wolę ciszę. Jaka jest twoja ulubiona piosenka i o czym ci przypomina? To łatwe, Overtime Full zespołu Raya Victoria. Na kolejkę to jest ta idealna, jedyna piosenka, którą muszę śpiewać na każdym razem. Przypomina mi noc i spotkałem ich za kulisami w Madison Square Garden w 2000 roku. Zwykle to ja robię z siebie gwiazdę, ale wtedy starałem, jak są... Czekaj, to ile ona ma lat? Od 2000 roku minęło 17 lat, to już wiemy. A musiała być wtedy, nie wiem, 16 lat miała? Czyli co, ma ponad 30 lat? A wygląda na jakieś 20 parę. No nieźle. Chyba 4 maile jeszcze zostały. Jest progres. Cześć, chciałbym, żeby to była wiadomość dźwiękowa, bo mogłabyś posłuchać miłego milczenia przenośnego animusa. Wszystkie wydaje się być idealnie w porządku. Oprogramowanie działa wydać moje czynności życiowe, a wszystkie próby przeprowadzenia na próbkach DNA dają wyniki pozytywne. Teraz sprawdzę, ile dokładnie. No i dobra. Poczułem kilka dziwnych łańcuchów i jakimś cudem sekwencje za każdym razem stwierdza prawidłową symulacji. Nie odważyłem się wejść w żadną z nich, nie sama, nie bez ciebie. Dlatego animus nie jest jeszcze gotowy na test w warunkach polowych. Może kupuję te... Idziemy dalej. Wrzesień, październik, czyli już chodzimy do premiery Assassina. 34 lata ma. A wygląda serio na 20 coś. Czy ciebie, kobieto, pogięło? Jest tyle do wykrzyczenia, że nawet nie wiem, jak gdzie zacząć. Diana Miltona, serio, Leila, jak możesz w kofto mieszać? Zostaw tego biedaka. No wiesz, jeśli chcesz użyć DNA obiektu 17, to spoko, facet nie żyje. Ale Milton, mój Milton, zobacz, dostęp do jego akty, żeby wetować mu dupę, a jednocześnie kręcić jego perfid DNA. Powiem to jeden raz. Co zdało mojego faceta? Dobra, czyli już wiemy, że to nie są lesbijki, że Leila nie jest tą D, choć się traktują, no tak, no. To są przyjaciółki, dobra. Czyli jedno zostało wyjaśnione. Dobra. Masz wykasować te dane natychmiast. A tak, jeszcze ta druga rzecz. Nie wchodź swojego animusa. Jesteś genialną czarodziejką i programistką, a także wyjątkowym inżynierem, ale nie jesteś stuknięta. Chyba. Nie wiem, jak to działa, nie wiem, co to robi, nawet nie wiem, jak to uruchamia symulację. Pamiętasz opowieść o Alien Block obiekcie Zero? O, ze Zero Surrogate Entity. Obiekt Zero? Pierwszy raz słyszę o obiekcie Zero. Alien Block. Spoko, dowiedzieliśmy się czegoś nowego. Eksplorowała wspomnienia genetyczne innych ludzi i skończyła smażonym mózgiem. Nie możesz igrać z animusem Obega, Leilo. To nie jest zabawka. Jeśli kiedykolwiek będziesz chciała wejść do środka, będziemy musieli zadbać o wszystkie niezbędne zabezpieczenia. Proszę, Leila, nie chciałbym, żeby coś ci się stało. Po prostu zaczekaj na mnie, dobrze? Dobrze. Hej, D. Możesz spakować ten zamknięty pojemnik z lekami immunosupresyjnymi? Tak na wszelki wypadek. Wiem, że w teorii mamy odzyskać kolejny bardzo ważny artefakt, ale cóż, nigdy nic nie wiadomo. A co jeśli jest coś jeszcze?
Możesz to sobie wyobrazić, to może być sama szansa na wypływanie naszego przenośnego animusa w warunkach polowych. Nie mówię o synchronizowaniu go z symulacją. Cóż, mogłabym, ale nie mówię. Naprawdę obiecuję. Ale nigdy nic nie wiadomo. Może zrobię tylko test sekwencyjny, jeśli coś znajdę. Jeśli. Widzisz? To zdanie wyjątkowe. Powtórzę to jeszcze raz. Jeśli. Czujesz się lepiej? Proszę się spakować, idziemy się napić wieczorem. Ja dzisiaj stawiam. Okej. Okay. I ostatnia wiadomość. Wow! Czemu ciągle kręci mi się w głowie? Wypijam zaledwie kilka drinków. Tak, to już właśnie jest. Ale właśnie o czymś pomyślałem. Wiesz, że Animus wprowadza sekwencjonowanie DNA, aby uruchamiać symulacje oparte na spojrzeniach genetycznych? A co jeśli może przemawiać tutaj piąte moje Gito? A co jeśli mogłabyś znaleźć sposób na robienie tego samego z użyciem materii nieorganicznej? Jasne, prędko skończyłyby się nam kondony. Co to jest kodon? Ale wciąż byłaby struktura molekularna, na której mogłybyśmy działać. No wiesz, doktor Widik począł lat na złamanie tajemnicy wspomnień genetycznych, ale gdy już mu się to udało, dekodował je z nuklearną skutecznością. A co jeśli zatrzymał się zbyt wcześnie? Co jeśli w samych izomerach pełno jest wspomnień molekularnych? Nic nie rozumiem. Dobra, może molekuły są za dużo? Może powinniśmy zważyć informacje, które mogą być zapisane głęboko na poziomach subatomowych. Czemu wspomniane miałoby się kleić wyłącznie do molekuł organicznych? No wiesz, widzieliśmy już dziwniejsze rzeczy, ale nie potrafię wymyślić żadnego sensownego powodu, dlaczego nie miałoby tam być. Nic nie rozumiem! Kodon to jest kod genetyczny. Widzicie? Z każdym dniem uczysz się czegoś nowego. Chciałbym, żeby moje e-maile pisane w środku nocy bardziej dotrzyły kolesia, którego właśnie wykopałem z domu, albo poskudnego sąsiada, przykro mi. O, czyli wykopała swojego faceta z domu. Spoko. O, Jan, dobra. To zostały jeszcze te rzeczy. Dokumentacja, zapiski bajeka. O, panie. A. Tam można przeczytać. Susapele. O, idzie, tu jest pusto. Zapiski bajeka. Jeden pusto. Step. Alan Rickin. Isabel Arden. To jest mój Miles. Chyba zacznijmy od odprawy. Co tam, Wojo? To ty odwalasz. Czytam. O Jezus. Po Englishu. A, przetłumaczone. Szanuję. 20 minut bez gameplayu? Tak. Czytam. Dowiem się czegoś. Ja mówiłem, ja będę grał w Assassina około 50 godzin. Chcę grę wymaksować na 100% i się nauczyć wszystkiego. Nie no, DZ, nie wyrzucaj go. Zadanie znaleźć i odzyskać efekt docelowy depresji Katara. Przewidywana forma geologiczna przesłanej lokalizacji nie zidentyfikowana. Drużyna będzie zdalnie współpracować z lokalnym technikiem i oficerem medycznym po przybyciu do HBE udostępnione zostanie w pełni. Aha, dobra, never mind. Poradnik Animusa. O kurde. Książkę bierz igieł. Dziewczyny robią jak normalny człowiek. Ale po co Uero? Mamy robić trzy różne rzeczy w różnych okresach czasu. Jak mogę wszystkie rzeczy robić w jednocześnie. Gram, czytam i pewnie znajdzie się jakaś nigelka. Ha? Wszystko naraz. A nie, że gry konsolę własną. To jest gra PC-towa, to jest na PC-cie, tylko że z padem podłączonym od PS4. Naprawdę, ja szanuję Ubisoft, że ma robić wsparcie na PC-cie dla padów od PS4. Naprawdę, szanuję. Oj tam, uero. Poradnik Animusa, strona tytułowa. Nice. Nauczmy się, jak skorzystać z Animusa. Gdzie to się wszystko zaczęło? Fajnie. Łopanie. Nie wiem, czy tu coś jest warte do przeczytania. Ale dobra. Goddammit.
Gdzie to wszystko się zaczęło? No fajnie, że w poradniku piszą o historii Animusa. Lepsze niż w naszym Wiedźmie 3? Nie wiem. To się okaże. W 1795 roku Philadelphia Philip Singh Physics przeprowadził pierwszą transfuzję ludzkiej krwi w historii medycyny. Idea przeniesienia krwi z jednego ciała do drugiego fascynowała tego szanownego chirurga. Ale to, co odkrył, przerosło jego oczekiwania. Obawiając się, że społeczność naukowa nie będzie gotowa na jego odkrycie, fizyk przekazał swoje nieopublikowane wyniki badań koledze i przyjacielowi. Benjaminowi Rushowi rewelacje fizyka pozostały nieodkryte aż do chwili, w której Paul Link, finansowany przez Fundację Rockefellera, rozpoczął badania nad archiwem zastrzeżonym The Library Company of Philadelphia i odkrył badania fizyka potajemnie ukryte przez Rusha. Prace Paulinga dotyczące struktury hemoglobiny w różnym stopniu opierały się na zaginionej pracy fizyka. Ale wiecie co, wolałbym, jeśli w polskiej wersji przetłumaczono by te obrazki, zmienione obrazki po swojemu i można by tych obrazków czytać. Byłaby większa imersja. Jak wasz kanał, to już bronują za ten gameplay. Ja chcę, żeby z równości Wiedźmina 4 były... Ale nie będzie Wiedźmina 4. Wiedźmina 4 na pewno nie będzie. Historia Geralta jest zakończona. Ale na pewno Wiedźmin będzie. Jakiś Wiedźmin wyjdzie, ale nie jako Geralt. Powstanie? Powstanie. Znaczy tak, powstać powstanie, ale nie będzie to Wiedźmin 4. Będzie Wiedźmin, ale nie Wiedźmin 4. Tak. Clinton B. Rosenberg, PhD, został zastąpiony przez Apsarego w celu głębokiej weryfikacji prac doktora Paulinga na strukturę DNA. Rosenberg raportował bla bla bla. Relacja między naukowcami koniec końców stała się niezwykle chłodna, ale zebrane informacje okazały się kluczowe dla projektu Animus Warrena Wittika. 14 sierpnia 52. Panie dyrektorze, zgodnie z prośbą wysyłam najnowsze struktury od doktora Paulinga. Załączam artykuł przeznaczony dla PNAS, w którym Pauling proponuje modele strukturalne kwasu dezoksyrybonukleinowego. Oszczędzę panu szczegółów, ale warto zwrócić uwagę na to, jak elegancki jest jego model potrójnej helisy, składający się z trzech przeplatających się łańcuchów DNA. Jest być może nawet lepszy niż wcześniejsze prace doktoralne strukturą protein. Uważam, że Abstergo Chemicals powinno zwracać szczególną uwagę na rozwój nauki dotyczącej DNA, bo z dużą dozą prawdopodobieństwa może ono dotrzeć do fundamentalnych tajemnic życia. Proszę odnotować, że z chęcią odegram bardziej bezpośrednią rolę w inspirowaniu postępu bla 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 bla. Lecimy dalej. Zróżka z tego może wycisnąć. No tak, tak. Tyle, nie wiesz, ile razy Geralt umarł? Opie, zbyt dużo. Ale główna część nie. Najpierw poczekajmy na tego cyberpunka. Tak, najpierw poczekajmy na cyberpunka. To się okaże, to się okaże. Oby walnęli naprawdę wielką bombą na tym E3. Znaczy walnąć mają walnąć, ale żeby to była wielka bomba. Nie wiem, czy pracuje pan wciąż w Abstergo. Czasem, gdy zagubię się w chwilach sonia, ale zastanawiam się, czy w ogóle pan istniał. Jestem taki zmęczony. Mój czas na tym świecie chyba dobiega końca. Obecnie sekwencjonujemy całe genomy w ciągu tygodni. Wywierana jest na nas olbrzymia presja zmniejszania opóźnienia wysłania wszystkiego temu facetowi Wittikowi. W tej chwili jesteśmy w rzeczy samej, czym jak jedynie linią produkcyjną. No i czy ma być dalej tylko Synaptica? No zawsze coś. Może się czegoś dowiemy. Ale podobno miało być jakieś demo pokazane za zamkniętymi drzwiami, z tego co słyszałem. Dobra. Dalej. Wczesny prototyp Abstergo. Wreszcie wersje koncepcyjne prototypu Animusa powstały w Abstergo Chemicals i pojawiły się w 1960. Pierwszy Animus był. No nieźle. Odkryj tajemnicę naszej... Przecież to jest Animus 2.0. Demo tylko dla prasy, ale prasa będzie coś w tym pisała, chyba że dadzą jakieś embargo, ale to by było naprawdę głupie.
1980 roku Warren Wiedig mógł wreszcie powiedzieć, że misja zakończyła się powodzeniem. Czyli już w 80 roku pojawiły się animusy. Nie, serio, myślałem, że jakoś nie wczytałem się nigdy w te wszystkie rozmowy, ale sądziłem, że animus dopiero powstał mniej więcej w 2000 roku. Jakoś tak ponad. I to już był XXI wiek, a nie, że w XX jeszcze powstawały pierwsze te. Miło wiedzieć. Pewnie wyjaśnienia bez szczegółów. No, aby to były pozytywne wyjaśnienia. Pierwsi użytkownicy zostali wysłani na ekspedycje genetyczne, ale wyniki były, że San Francisco, Stargate Initiative pozwoliła obiektowi Zero, jaki Alien Block, na eksplorowanie wspomnień poza linii. Tak, natomiast zbyt często wspominają o tej Alien Block. Coś czuję, że z jakimś sposobem ta Alien Block będzie powiązana ze naszą bohaterką. Żeby nie było znowu, że ja nie mówiłem. W tym projektu Animus było pozwolenie użytkownikom na badanie własnych wspomnień genetycznych. Proces był bolesny, ale nieco mniej niebezpieczny i świetnie reagował na przyszłość. Zespół Wiedika w oddziale Abstergo Philadelphia udowodnił, że to w 1983 roku odzywając najnowszego Animusa wersji wspomnień. O, obiekt czwarty był w 83 roku, to rzadko zdobywali tych obiekty. Moc obliczeniowa pozwala na myślenie w myślach, bla 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 bla. Lecimy dalej. Golden, nie, złote lata. O, jest Animus z jedyneczki. Animus wersji 1.28. Stworzony w oddziale Abstergo Philadelphia w 2002 roku. Odznaczał się świetną stabilnością i większą kontrolą nad... A co jeśli Watch Dogs 3 będzie się rozgrywało w Filadelfii? O. Większą kontrolę nad dobrze już udokumentowanym efektem krwawienia. Projekt ewoluował przez ostatnie 10 lat, ale technologia pozostała praktycznie w niezmienionej formie. To prawda, że niektóre obiekty mogły w pełni doświadczać symulacji, ale dotyczyło to jedynie wizyt w ich własnych wspomnieniach genetycznych. Praca wykonana przez obiekty od 4 do 17, a później wszystkich uczestników programu szkoleniowego Animusów położyła podwaliny pozwolenia w swojej technologii. Tak, na pewno, ale... No nie wiadomo, Dezen, nie wiadomo. Ale naprawdę, jak tak teraz myślę, to Ubisoft naprawdę wykreował świetnie uzupełniające się i działające uniwersum. Co by o nich nie mówić, to naprawdę robią dobrą robotę. O właśnie. Brotherhood, Multi, Hightam, Assassin's Creed 3. Mamy tutaj tą kobietę z Liberation, jak się nazywa. Nie pamiętam. Liberation i tak było beznadziejne. Medics, Assassina Brotherhooda, Ezio, Connor, Multi znowu, Trujeczka i kto to? Kobito. Czyżby to jest Liberation? Multi... Avelyn, dokładnie. Obstawiam Los Angeles. No, byłoby spoko. Ale nie! Dezen, nie. Tak i nie. Bo wiesz co? Właśnie sobie przypomniałem, że komórki Dead Seku, bo to jest naprawdę 100% pewne, że kolejna część będzie rozgrywała się znowu z Dead Sekiem. Będziemy jakimś hakiem Dead Seku. Będzie się rozgrywała w jakimś mieście na świecie. Innym mieście. Dlaczego? No bo w pewnym momencie, nawet pod koniec, była jakaś informacja, że komórki Dead Seku rozwijają się, rozrastają się i na świecie coraz więcej się pojawia na całym świecie. Także jest niewykluczone, że poza USA będzie jakaś część. Nie wiem, Londyn? Albo ja, w jakim mieście jeszcze nie było? W dużym mieście? W Warszawie! Watch Dogs 3 będzie się rozgrywał w Warszawie! A to by było nawet dziwne. Bardzo dziwne. Dobra, lecimy dalej. O, jest właśnie Animus Aerie, tak się nazywa.
Na podstawie badań rzeczywistości witalnej współpracującego nad projektem Animus zdał sobie sprawę, że mógł maksymalnie wydajeć Animusa, a nawet okazać efekt wenia, gdyby połączyć zgodnie się świat. Czekaj, pomyślałem Paryż, ale był już w Unity. London był Syndicate. No właśnie, dlatego ja odrzuciłem te dwa miasta od razu, tak samo odrzucam Włochy. Ale dobrym też pomysłem wydaje mi się na przykład być Węgry, Rumunia. Hiszpania był w filmie, więc nie myślę, żeby jakoś to zwijali. Grecja... niekoniecznie, Grecja nie. Czechy też spoko, miasto. Praga. Piękne miasto. Technika odegrała kluczową rolę w stworzeniu systemu. Czekaj, coś miałem powiedzieć. A właśnie, Kraków, o! Już był Kraków w Observerze. Tokio. Tokio. Wiesz, Tokio... Tokio to jest miasto elektroniki. Wszędzie są te billboardy. To by tak świetnie zadziałało z tym Watchdogsem, z tym hakerką. Ej, to będzie świetnie. Ale w sumie ten Kraków czy Warszawa nie są takie głupie. Bo zawsze można jakoś to wszystko rozwinąć. Jak to przypadku było na przykład Observera. Tokio nie, a Watchdogs. Ale wiecie też, Assassin, czego co chciałem powiedzieć, ale wiesz, Wojo, tak czy tak, sądzę, że, jestem niemal przekonany, święcie przekonany, że kolejna część Assassina będzie się rozgrywała w jakiejś tam epoce z feudalnej Japonii. AC i Warjog to już jest to samo uniwersum, aha, także w sumie by je nie wykluczało nic. Czy miasta w jednym? Też by w sumie. Ja w ogóle nie wiem, ale Dezen mówił, że oficjalnie, więc okej. Okay. Miło. Dobra, czyli w skrócie tak. Nasza Leila pomogła przy wspomożeniu, stworzeniu, z tego co zrozumiałem, tego jamienia. I nawet nie dali jej patentu. No cóż. I a właśnie inna sprawa, co miałem zapytać. Callum, ten z filmu, on cierpiał tam na efekt krwawienia, z tego co pamiętam. Bo w pewnym momencie, jak właśnie ci przodkowie wokół niego krężyli i robił tą przysięgę asasynów, to był chyba właśnie efekt krwawienia, tak? O. Na skrzydle Watchdog 2 pojawił się jeden z ludzi Abstergo, tych głównych, no w jeden też. Ale to są easter eggi. Dezen. Jeśli Ubisoft tego oficjalnie nie potwierdził, to... to nic nie znaczy. Bo wiesz, no, mimo wszystko to też może znaczyć tyle, że po prostu easter eggi. Podam ci na przykład inny przykład. Ja, jak wiesz, no, mam swoją książkę napisaną, tak? Mam w sumie coś bohaterze, są jakieś wydarzenia. I też mam w planach napisać jeszcze jedną w przyszłości książkę, która jest w osobnym uniwersum, jest to taka po prostu czysta fantastyka. Ale postanowiłem, że dodam tam jakąś postać poboczną. Postać, która się wzoruje na jednej z postaci z tej poprzedniej książki, którą już napisałem. I to nie znaczy, że to są uniwersa, są powiedzmy powiązane. Że to jest jedno i to samo uniwersum. Po prostu wykorzystałem sobie imienie bohatera z jednej książki, żeby go wykorzystać w drugiej. Od taki po prostu smaczek dla tych, którzy już znali wcześniejszą historię. Także no, myślę, że to z drugiej strony mógłby być taki smaczek easter egg. No ale z drugiej strony, no kurde. Jest to raczej oczywiste, że to jest to samo uniwersum. Wiesz, Bloom z Watchdogsa, czy też Templariusze z Assassinów, to jest niemal to samo. Brakuje tylko jakiegoś Abstergo w tle. A już pewnie była jakaś informacja gdzieś. Teraz będzie Watch Dogs czy Assassin's Creed Talks? Dałem sobie z Origins, ale nie dam w sumie. Nie dawaj. Związane z Watch Dogs 1. Czytałem, chyba coś było. Czytałem chyba na jakimś Kotaku właśnie o easter eggach. To jest właśnie związanego z połączeniem Watch Dogsa z Asasynem. Ale z tym już kij. Lecimy dalej. Ostatnia strona. Kij. Zaliczony. Dokumentacja. O matko. Dobra, wiecie, to przeczytam to akurat innym razem. Zobaczmy, co tu jest innego. Tu mamy pusto.
Zadziałało. To znaczy, efekty uboczne są koszmarne, ale mój przynosi animus działa. Widzisz, co zrobiłem, Sofia? Podsumujmy. Nie wiem, jak długo byłam w środku, ale wystarczająco długo. Ale sądzę, że ten, jak mu tam było, Medjay, coś jak gliniarz czy szeryf, hashtag Dezen, notatka do samej siebie. Wyszukać to słowo, znaleźć dobry opis. O, właśnie. Nie tylko ja jestem głupi. No więc ten Medjay, Bajek, może być członkiem tego bractwa asasynów. O, na coś wie o asasynach. Tak samo jak pozostałe obiekty badane przez Abstergo. A, czyli... czyli tak. Czyli świadomość o asasynach jest jako taka, tylko uważanie jako coś wymarłego, co kiedyś było. W którymś pliku jest napisane, że Olivier Garnier został zabity w Chicago. Tak, to akurat pamiętam. To czytam o tym. Główna bohaterka to ta sama, za którą się mieścisz w Watch Dogs 1? Pierwsze słyszę. A jedna misja poboczna w Watch Dogs 1 to zabicie Oliviera Garnera. Tak, dokładnie. I w Watch Dogs 2, jak już mówiłem, pod koniec zresztą te, powiedzmy, rozmowy w tle pomiędzy niewiadomymi postaciami było właśnie wymienione nazwisko Garnera, czyli kogoś innego. Także no to jest jak nic, połączone są to uniwersa. Dotychczasowe uwagi. Facet jest mniej więcej tak samo oparty jak ja. Dobrze radzi sobie ze słowami, ale też i z bronią. Ludzie postrzegają go jako obrońcę protokola i gospodarz Wilbga go i szanuje. Gdy chce poznać ukryciu, staje się żywym cieniem. Ta wydaje mi się, że częściowo pasuje do profilu, ale sam... Ale same się stają tego umęczone, dusza dyszy, rządzą, rzemstwo i tak dalej. Ma własne cele, czułam to, jakby to były moje myśli. Przez chwilę były, ale to dziwne jego uczucia, tyle złości, smutku i nienawiści, tak duże poczucie winy. W każdym razie potrzebuję więcej informacji. Pamiętam, że to imię gdzieś się pojawiło. Pamiętam motyle w brzuchu Bajka, gdy je słyszał. Może to ona jest odpowiedzią. Jest tyle w jeden sposób, aby się przekonać, to się spodoba. Dobra. Akta zaginionych. Wstęp. Zaczynam lepszą sprawę. Przez te wszystkie lata widziałem sporo zwariowanych akcji, które się odwala w Abstergo. Złamane obietnice, rzucanie kłód pod nogi, niezrozumiałe procedury HR-owe, gra pozorów, to norma w każdej korporacji. To chciałem właśnie powiedzieć. A ludzie ci wszyscy kluczowi gracze odchodzący, znikający lub umierający w tajemniczych okolicznościach, to już materiał na film o teorii spisku i legend. Kanał Krwi i Śmierci, polecam i zajrzyj już dziś. Czasami kierownictwo nawet się nie odzywa, zupełnie jakby tej osoby nigdy tu nie było. A jeśli już się odzywa, to jest jakieś lamerskie wyjaśnienie, które cuchnie kłamstwem. Zastanawiam się nad ludźmi, którzy odeszli i o tym, jak Abstergo poradził sobie z ich odejściem, coś mi tu nie pasuje. Niektórych z nich znałam, to nie byli ludzie, którzy po prostu rzucali papierami, żeby przyjąć robotę po drugiej stronie ulicy za kilka procent w pensji więcej. Czegoś mi tu brakuje, co to może być? Coś się naprawdę stało z tymi ludźmi. Czy klienci miało większe znaczenie niż wmawia nam firma? A w sumie go, gdyby tylko mogła otworzyć swoją gładką, lśniącą fasadę, zwykłym ślubokrętym krzyżakowym i zajrzeć, co się czai pod spodem. Ja spytałam o to Laetitia England, więc aluzję do obiektu 17. Ona ostro powiedziała, że pilnowała swojego nosa i trzymała się z tego daleka. A to właśnie te magiczne słowa, których lepiej do mnie nie kierować. Spytajcie tylko mojego tatę. I pomyślcie, że Desmond uratował świat. Poświęcił siebie, żeby uratować wszystkich. A jego potraktowali jak, nie wiem, wór na DNA. Alan Rickin. Gościu, który umarł z ręki Kaluma. A właśnie, tak zginął. Tak zginął, pamiętam. Więc na serio. Trochę to boli. Z jednej strony fajnie, że film jest kanoniczny, ale z drugiej strony, kurde, mógłby być dobry. Mógł być lepszy. W sumie fajnie, jakby, powiedzmy, Ubisoft podjął współpracę z Netflixem i stworzyli serial o Assassinie. Bo wątki z filmu mogły być dobre, miały potencjał.
ale zostało zbyt wolno poprowadzone, jakby to było, nie wiem, w formie serialu, gdzie wszystko ciągnie się troszkę, powiedzmy, jest takie troszkę bardziej rozciągnięte, to wyszłoby to o wiele lepiej. Dobra, to czy tak, kolejny nie uci... Albo no, są takie... O, są takie plany? Lol. Nice. Jestem prorokiem, że Netflix ma robić serial o asasynach. Jak wyjdzie, oglądam od razu. Dobra, Kevin nie miał czasu na prawidłowe zbadanie ciała Jekina. A przy jego zdołał odzyskać ciało, czemu zabrali je tak szybko, czy by nie chcieli, żeby kolejny się czegoś dotrzymał? Urządzili mu wystawień, proszę, ale mogli poczekać parę dni, w końcu nigdzie się nie wybierał. Przekupowałem się przez akta Case'a Fishera, facet faktycznie ma kilka zakpanych raportów pośmiertych, ale nic na temat Jekina. Wstępny raport, przechodzi prawa. Miejsce zgonu, Harbor Hall, Londyn. Faktycznie to było w Londynie? A nie wydaje mi się, a to nie przypadki nie było w Madrycie? Jasne. Wnętrze biegów, nie tylko blablabla. Znaki szkolenialne, obejrzenia od ostrza na krytanii, poziom nacięcie szyi. Ofiara otrzymała pośmiertny ciąż głowy z prawej strony, prawdopodobnie na skutek upadku ciała na ziemię. Prawa ręka wykryła ślady pośmiertnych oparzeń nieznanego pochodzenia. Czy to przypadkiem nie był... Czekaj, czy przypadkiem Rikin nie dorywał się do fragmentu Edenu? Nie pamiętam, bo film naprawdę dawno oglądałem. Może nie tyle dawno, co był tak kiepski, że wypaliłem go z pamięci. Tej nocy zginął Alan Rikin. Zaproszenie do wielkiej sali temperiuszy. Żadnego z moich znajomych nie zaproszono na to zgromadzenie, zresztą i tak bym nie poszedł. Zbyt wystawny jak na mój kos. Niemniej, czy to zaproszenie, co się stało tej nocy? Ufamy w swym obecnym doktorze Alan Rikin przemawia przed zgromadzeniem. Wielka sala Templariuszy, Londyn. O. Ej, bo my już prawie godzinę gadam, patrzymy na ten laptop. Ale dobra, patrzymy dalej. Bo chcę się wszystkiego dowiedzieć. Faktycznie, było. To było, pamiętam, to było w filmie. Już okej. Media opisują śmierć Rikina jako wypadek na skutek wycieku gazów. Wprawdzie udało mi się zweryfikować na pogotowiu i desterą pełną deszczalną, ale ten temat ciśnienia gazów w sieci tej nocy wyglądają na stabilne. Coś tu nie pasuje. I co, o co w ogóle chodzi z kadrą zarządzającą Abstergo i ich niefortunnymi wypadkami? Tak, bla, bla, bla. West End, wycisk obcięty, bla, bla, bla. Aha, aha. Tak, wyciek gazu. W pewnym budynku było tysiące ludzi. Umarł tylko najwyższy hierarchią. Wcale nie podejrzane. Wcale. E-mail. Słuchaj, daj mi tylko znać, czy wszystko ciebie w porządku. Właśnie widziałem wiadomość o twoim tacie. Na pewno też tam byłaś. Wciąż głowią ludzi z dzielnicy, ale szczerze mówiąc, historia wyciek gazu wygląda na najgrubszymi nićmi szyte, jak kłamstwo, jakie słucham. Wiem, że kazałaś mi przestać wysłać e-maile, ale dzisiaj muszę naprawdę wiedzieć, wszystko u ciebie w porządku. Jestem też przekonany, tak mówię. Ta teraz Sofia Isaac-Nit będzie głową templariuszy, będzie wielkim mistrzem templariuszy. Prawie na 100% jestem tego pewien. Z drugiej strony, historia Leili potoczy się tak, że dołączy do asasynów, stanie wielkim mistrzem asasynów i na samym końcu będzie walczyła z Sofią. Naprawdę, szotujcie to, bo to jest na... Tu jest święcie przekonany, że przewidziałem przeszłość. Tak będzie. Tak będzie. Teraz tak sobie czytam w filmie, miałeś powiedzieć Shao Jun, ale wycięli ją. O! O! To by było też fajne nawet. Akurat Shao Jun była fajną bohaterką. Choć jak już została tą mistrzynią asasynów, co widzieliśmy bodajże Chronicles z Russia albo India w tej części, no to był... idź tam. Isabel Ardant. A tej nie pamiętam, tej naprawdę nie pamiętam. Albo pierwsza z niej słyszę. Isabel Ardant. Nie wiem. Wydaje mi się, że słyszałem o niej, ale nie wiem. Abstergo potrzebował aż roku, aby zastąpić Isabel. W międzyczasie decyzję operacyjną podejmował Alvaro Piatica.
Simon Hathaway to dziwny wół. Zawsze sądziłem, że Rick i Diamantica nie doceniali jego pracy, ale musi coś robić dobrze, w końcu wciąż tu jest i nadal żyje. Ta Ardant. Prawdę mówiąc, mi się nie chce czytać o jakiejś kobicie, której nie znam. Fila! Singer, faktycznie, właśnie, przypomniało mi się, ją widziałem. Możliwe, że faktycznie w Syndicate była. Imienia nie pamiętam, serio, nie pamiętam, ale jej twarz i wygląd pamiętam. Może faktycznie była w Syndicate. Dobra, i teraz najważniejsze. Oliver Garnero, pewnie będzie coś o Chicago. Została zabita przez Shona. Tak? Tego nie pamiętam. W ogóle jestem ciekawy, co się stało Rebeką. Czy ona naprawdę umarła? Bo z tego co pamiętam, ona dostała strzała pod koniec Syndicate. Spoiler mały. Nie pamiętam, nie wiem, czy ona przeżyła, czy nie. Jeśli okaże się, jeśli... Znaczy, no, tak czy tak. Liczę na to, że w Origins jakoś będzie informacja o tym, się dowiemy. A pewnie będziemy na pewno wiedzieć o tym. Tego okularnika oczmy tu. Shona pamiętam, akurat to jest jedna z fajniejszych postaci. Gościu sarkastyczny. Fajny, gościu był spoko. Tak, przy tym mieczu ją zabił w Grobowcu. Praktycznie była ta walka, kiedy leciał jeden z najlepszych kawałków w historii asasynów, czyli Underground. Od Austina jakiegoś tam. Kawałek świetny. Później go puszczę, może na sam koniec. Tak, akurat pamiętam. Dobra, lecimy dalej. Oliver Garnero. Żył i miał się dobrze tuż przed swoim zniknięciem w Chicago. W Chicago w 2013. Mimo, że zgłoszono jego zaginięcie już rok wcześniej. 2013. Jeśli można wierzyć pozostawionym przez niego śladom finansowym, wygląda na to, że w maju 2013 roku jadał sam. Ktoś na tym boską zamiar dodatkowy sos. Matko boska, on żajcie zamówił na 60 dolców, woda za 5 dolców. Wiecie, Polska jest naprawdę tanim krajem do życia. O, frytki z batatów. Za 5 dolców. Właśnie, Chicago. Aiden. Przynajmniej ty nam powiedzieć, co się tutaj dzieje. Na podstawie tego, co widać na graniu z kamery, można twierdzić, że rejestracja należy do samochodu wynajętego przez Olivera Garner. Wykrywacja jego przynajmniej, ale nie jest to, mówię delikatnie, jego najlepszy profil. Oczywiście to wszystko spekulacje, bo oficjalna wersja głośni, że nigdy nie dotarł do Chicago, ale ja wiem, że to nieprawda. Powitajcie Aidena. Właśnie o to mi chodziło, właśnie wiem. Czytałem o tym na Kotaku. Także już wiemy. No. Spróbuj się tego wyprzeć, no kurde, Yubi. Dobra, i najważniejsze, to na co wszyscy czekaliśmy. Desmond Miles. Wstępny raport medyczny przygotowany przez drużynę, którą podjął obiekt 17 w Nowym Jorku. W ogóle był jakiś obiekt później po 17? Obiekt 18? Czyż byli ci, powiedzmy, te typy, pracownicy, którzy z DNA Desmonda podróżowali w przeszłości? To już wystarczający dowód, że to jest łączony wersum. Ale Ubisoft mówi, nie, skądże znowu, nie. Był zdrowy i otrzymał uprawnienie do korzystania z Animofra we wrześniu 2012 roku, choć gra zaczęła się w 2007. Samemu zgłaszając się do współpracy przy projekcie, a jednak, podkreślamy, samemu zgłaszając się do współpracy przy projekcie, samemu zgłaszając się. Jeśli mam być szczery, to chyba nie tak to było. Chyba nie. Jednak 3 miesiące później znaleziono go martwego w jaskini w stanie Nowy Jork. Najwyżej uciekał, co mu się stało, czemu uciekał. A to już naprawdę jakbym nie znał,
jakbym nie znał historii Desmonda, to była moja pierwsza gra, naprawdę byłbym się taki troszkę, nie wiem, przesrany. Tak, czułem się troszkę przesrany, kiedy słuchałem historii spiskowej, taki tajemniczy telefon od członka z Area 51. Jest to ona znaka na jakiejś śmieci, więc możecie wygooglować, zobaczyć. Podobne takie zaniepokojenie można by to odczuć. Przecież z własnej woli został porywany. Z własnej? Oczywiście, że. Obieg się emancypacji, na nic się nie skarży. Nie zgonię pokoju. Nie ma przyszłych chorób, ciśnienie krwi w normie. 12 na 78. Podstawowe badania krwi, braki zdolności do chemikalium, które bla bla bla. Maksymalnie bla bla bla. Udzielam zgody na dalsze kroki. Damian Saleavakos. Pacjent na nic się nie skarży. Tak. I zgonię pokoju. Wcale. Nie mam przewyżek chorób. Efekt krwawienia. Efekt krwawienia. No, nie ma przewlekłych chorób. O, to będzie ciekawe. Nie chcę wyjść na rasisty ani nic, ale on mi... Patrząc na jego portret, wygląda jak taki biedny imigranta ze wschodu. I jest strasznie gruby. Serio, on nie był taki gruby. Kiedy on się tak spas? Jak coś, to jeszcze nie było obiektu 18, czyli nie było. No nic. Znaczy tak, wszystkiego się dowiemy dalej w Sobłom. Absolutnie nie miało obsesję na punkcie Desmonda. Chcieli dorwać właśnie jego. W 2012 roku wyznaczono drużynę do pojęcia osoby będącej celem Washington Square Park. Nawet go nie zabrali do Filadelfii. Wzięli go prosto do Rzymu, do doktora Warrena Wittika. Jeśli to nie świadczy o pewnym zainteresowaniu go, to nie wiem, co jeszcze może być tego dowodem. Czy widziałeś tego człowieka? Tego. Have you seen this man? I właśnie w tym momencie przez myśli, przez wspomnienia przebiegła mi jedna scena z Deadpoola. Wiek 25 lat, 180. Kurde, on był wysoki. Albo raczej równy mi wzrostem. Waga 190 kg, szaty bym zobaczył. Natomiast widziano go 1 września 2012 niepodal Washington Square Park. Rozmawia, działo się coś w Washington Square Parku? Chyba w Trójce, nie pamiętam. Charlie Jeansy. Nie pamiętam. No i lecimy dalej. Raport pośmiertny. O fuck. 9 maja 2013 roku. Po 2 latach. Znaleziony w aktach Case'a Fishera dowód na to, że DNA Desmonda koniec końców wrócił do Abstergo. Jak umarł? Co chodzi z tym porzem na ramieniu? Nie wiadomo. Ale zastanawiam się, dlaczego? Dlaczego mu pozostali asasyni tutaj ojczyzn Desmonda nie wzięli go ciała? Chyba że było tak, że templariusze wkroczyli od razu po zakończeniu. Nie pamiętam, jak to się skończyło. To stale nie do jabłka. No właśnie. Poparzenia. Poparzenia były także na ręce Rikina. Tak umierał, nie? Czyli musiał mieć wtedy jabłko. Ale wiesz co, Dezen? Akurat, jeśli chodzi o tą łapkę, to nie przypominam sobie, żeby to było jabłko Edenu, a jakaś inna machineria tej pierwszej cywilizacji. Także jabłko to nie było. A poparzenia ma naprawdę niezłe. A tatuaż widać, że pozostał jeszcze po obiekcie 16. Chyba, że to było inaczej. Ostatnia wiadomość, jako William Miles wysłał do swojego syna Desmonda. Absolutnie znalazł Milesa seniora w Kairze. Wygląda na to, że obiekt 17 wyciągnął go z naszego włoskiego oddziału na kilka dni przed śmiercią. Czekaj, co? William Miles nie żyje? Chwilka. 2015, jaka część wtedy wyszła? 2017 Origins, 2016 nic, 2015 Syndicate. Czyli w Syndicate Miles zginął?
Ja tego nie pamiętam? Musiał wsadzić jabłko z tego, co pamiętam. I czy mam tam rękę? Ha. To faktycznie by miało sens, bo jabłko poważyło i Rikina, i Desmonda. A tutaj było, w tej świątyni całej, było powiedzmy większe takie wzmocnienie tego jabłka, więc go mocniej przypopieliło. No nic. Myślę, że swoim zdaniem moja samotna podróż Egiptu to niebezpieczny pomysł i zapewne masz rację. Nie zdziwię się, jeśli Kryos już tam jest. Kryos. A Kryos nie zginął? Ej, Kryos umarł. A, 2012, dobra. Nie było tematu. Domykają wszystkie wątki na lewo i prawo, ale nie mamy zbyt wielu opcji. Jeśli mamy jakąś mieć szansę na ziemię ostatniego źródła zasilania, musimy zaryskować. Obiecuję, że będę ostrożny walczył z tymi bandytami, zanim się urodziłeś, dosłownie. Niedługo to będą osaczyli mnie w tym cholernym muzeum. Powinienem był bardziej uważać, przepraszam synu, niepotrzebnie tak o sobie traktowałem. Nigdy nie chciałeś być częścią tej sytuacji. Ale powinien był to zrozumieć. Mam nadzieję, że podajesz mi wybaczyć. Moment. Kros ogólnie był obiektem 4? Nie pamiętam, jak było z Krosem, czy było obiektem, czy coś tam było, ale wiem, że coś było, że miał jakieś tam backstory. Nie pamiętam go, ale wiem, że było i było dość rozbudowane. Za to, z tego co pamiętam, że on był powiązany z jakimś sposobem, z Widikiem i byli chyba na zasadach, nie wiem, więzi ojciec-syn. Ale to może mi się wydawać. Wiek nie jest potwierdzony, tylko w komiksach. A wiesz co, te komiksy, które mam z Assassina, tak, mam dwa komiksy z uniwersum Assassina, są niekanoniczne. Mocno niekanoniczne, więc nie wiem. Tak czy tak. I tu mnie jedna rzecz zastanawia. Grudnia. Nie, to na pewno nie ma sensu. Cała drużyna Desmond, Rebecca, Sean i William byli chyba 20 tam grudnia czy 21 grudnia w tej całej świątyni, gdzie właśnie Desmond umarł. Więc on nie mógł umrzeć wtedy, 11. No jakieś tam kanoniczne były, to wiem. Nagranie z kamery systemu bezpieczeństwa biurze Warrena Widika na kilka dni przed śmiercią obiektu 17. Obraz jest niewyraźny, ale jestem pewien, że to William Miles, ojciec Mona. Czemu absolutnie go zamknę? Chwila, faktycznie. Jak byliśmy chyba zabić Warrena. Czy tam był faktycznie jego ojciec? Chyba nie pamiętam. No 21 grudnia Desmond zdech. I wtedy był jeszcze jego ojciec. Czekaj, nie, muszę zobaczyć. Mi to nie da spokoju. Czy na pewno ojciec Desmonda był wtedy, jak szlimowaliśmy Abstergo? Assassin's Creed 3 Abstergo Mission. O, jest. Something's happened, Desmond. O, faktycznie. In case you hadn't noticed, I'm the one calling the shots. To właśnie była moja ulubiona misja. To jest moja ulubiona misja z całego uniwersum. I ta muzyka. Naprawdę, Ubisoft musi się postarać z tą nową postacią, żeby stworzyć coś na wzór Desmonda, który był naprawdę
jedną z najlepszych postaci. By the way, potwierdzone, Desmond miał jabłko świątyni. Właśnie sprawdziłem. Czyli jednak. Dobra. I teoretycznie wszystko przeczytaliśmy. Prawdopodobnie tego wszystkiego się pojawi więcej. Również z tymi zaginionymi, mam nadzieję. Że dowiemy się o Rebece. Zobaczymy. No i dokumentacja, której no nie chce mi się czytać. Może innym razem. Znaczy tak, wracam do Animusa. Dojdziemy do save pointa i kończymy na dzisiaj. No, godzinę czytaliśmy laptopa. Tak, dużo gameplayu. 3 godziny gry gramy już, godzina czytania. Ale dowiedziałem się wielu nowych rzeczy i przypomniałem sobie inne. Także no... Jak dla mnie nie był to stracony czas. Ta godzina nie była straconym czasem. Aleksandria. No i w końcu mamy napis Origins. Właśnie na ten moment czekałem. Aż się to pojawi. A prolog był taki sobie. Assassin's Creed 2, Assassin's Creed Brotherhood miały no, prologi, które się były dość, nie wiem, dość liniowe, z tego co pamiętam. Tak, były liniowe. Ale trwały ile? 20 minut max? I robiły o wiele większe wrażenie niż no, prolog. Zdecydowanie. Alexandria is where the snake thrives and Aya lives. I must find them both. Czyli Aya to jest jego dziewczyna? Aya. Sugerowany poziom. O ja, ile tego dodają. Te pustynie są spoko nawet. Home to my old friend Minahead. He will be in the temple. He always is. Chyba tu mamy Aleksandrię. Nie, Imet Nome. I mamy dotrzeć do Aleksandrii, tak? I prawdopodobnie na następnym strumyczku wrócę do Sivy, żeby zrobić wszystkie zadania do końca. Nie jest ich jakoś tak dużo, więc mi to chwilę zajmie. Tu też tego nie ma jakoś dużo. No i tak, tu mamy cele. Musimy węża, sępa i balena zabić. Okej. Okay. Zadania, no jest tych zadań trochę. Więcej niż trochę. To jest misja z DLC, tak? Tak, tu mam broń białą. Zdolności, 2 punkty, o! Porywanie sobie wezmę. I ekwipunek. Artefakt wyroczni. Aha, artefakt. List do... od Tahiry. Ale wydaje mi się, że te levele w Assassinie są całkowicie zbędne. Pomścił Sula. A co to jest? Shadow of War, żeby mścić tych? No więc tak czy tak. To jest dobry moment, żeby zakończyć. To jest jeden chyba z najdłuższych odcinków, czy też VOD MGS-olowych. 3 godziny 30 minut. Ale w sumie nie żałuję. Assassin's Creed Origins zapowiada się super. Naprawdę dobrze zwrócić do tego uniwersum. Bardzo dobrze.
To co teraz, Wolfgang? Proszę ciebie, Wello, teraz idzie czas na sen. Jest 23:53. O tej godzinie dzieci idą spać.